śmierdzisz alkoholem. Ja mówię, ale ja nie piję. Ale śmierdzisz, a ja nie piję. Rozumiesz, że masz cały czas takie przekonanie, że walisz po prostu alkoholem, walisz gorzałą. I to nie tylko po prostu, wiesz, z ust, tylko po prostu każdym tutaj porem ci ten alkohol paruje. Że jesteś oblepiony jakimś błotem, jakimś śluzem i żaden prysznic, żadna, wiesz, kąpiel tego z ciebie nie zmyje, bo jesteś po prostu sklejony razem z tym syfem. Który sam sobie stworzyłeś, no, zrobiłeś. Ach, i to się objawia w ostatniej ćwiartce, tak naprawdę. Ćwiartce, kurka. Pan powiedział to. Pan w ostatniej małpce może. Może w ostatniej setce. Serialu. I wiesz, zajeżdżamy busem zespołowym na podjazd pod dom, no i tak wysiadamy, ja tak patrzę. To jest cała rodzina. Nagle czeka na nas, na mnie, wiesz, synkowie, Agnieszka. Patrzę, mówię, nie, o nie, o nie. I widzę, Agnieszka ma na rączkach pieska i to jest, słuchaj, nasz pierwszy psiak w życiu, pierwsze zwierzę, rozumiesz? No i to jest w ogóle totalne szaleństwo, wiesz. Czyli to była niespodzianka. Niespodzianka. I Agnieszka bała się, że po prostu dostanę szału. Bo ale poczekaj, czy ty byłeś przeciwny psom? Wiesz co? Czyli ty byłeś dokładnie jak z tych memów. Stary nie chce psa. Dokładnie, stary i pies tak, po tygodniu. Muszę się przyznać, sypię głowę popiołem. Mówię, nie, żadnego psa. Znaczy, cały czas jestem gdzieś w jakiejś po prostu żałobie i tak, no... Wiesz, to była najważniejsza osoba w moim życiu, no, i której najwięcej, znaczy no, zawdzięczam, dla której chyba być może tak naprawdę wszystko robiłem, żeby zobaczyć w oczach jakąś dumę syna i żeby, wiesz, powiedziała, no, czy mama nie miała problemu z okazywaniem uczuć, ale wiesz, jakaś tam premiera, jakieś kino, czy jakaś płyta, to mama tam, no, synku, no, oj, byłeś, no, w TVN-ie byłeś, Boże, no. To było największe szczęście, kiedy byłem w Dzień Dobry TVN. Mama była najbardziej szczęśliwa. A jak kiedyś, wiesz, chyba z uwagi, przyjechali do niej do domu, żeby zrobić wywiad, no, o synku, żeby opowiedziała. O mój Boże. No to wiesz, to był po prostu koniec. I to szczęście, które widziałem w jej oczach, było... Dla mnie, kurczę, najważniejszą rzeczą pod słońcem. Ja się widzę, ale ty, dobra. Ale ty podglądu nie masz. Okej, okay, tylko że ty jesteś wyżej, to śmiesznie. Ale dobrze, nie, mnie to nie przeszkadza. To nie jest żadna technika podprogowa. Chodzi o światło. No, to nie jest taka, że wiesz, tutaj nie chcę robić sytuacji pod tytułem ja, Karol Paciorek i mój malutki Karolu, panie Karolu. I tak możemy zacząć. Dzień dobry państwu, jak pewnie widzicie albo słyszycie, Zaczęliśmy rozmowę, zanim kamery zostały uruchomione, zupełnie przeciwnie niż w restauracji Sowa i Przyjaciele. Ale czyli to się już nagranie. Zaczęło, to nasze nagranie. Bo to tam, się już zaczęło. Bo tamtego to ja już nie pamiętam. Nie. Myśmy zaczęli rozmawiać. Dzień dobry, Arek Jakubik. Witam serdecznie państwa, witam cię drogi Karolu. Ja powiem ci tak. Wal. Choć nie wiem, miałem przez długi czas, kiedy usłyszałem propozycję, żebyśmy się razem spotkali, no, że nie, no bez sensu, po cholerę ja będę do ciebie przychodził, że byłem u ciebie niedawno, w ogóle nie sprawdziłem, kiedy to było, ale miałem wrażenie, że ja spotkaliśmy się, nie wiem, z rok temu. Może dlatego, że no, po prostu zapamiętałem tę naszą ostatnią rozmowę. To była wspaniała rozmowa, ja ją bardzo polecam wszystkim. I mówię, po co ja mam do ciebie przychodzić? 2021, no, ale widzisz, początek. To początek. Po prostu tak 2,5 roku. No dobra, no i tak myślałem sobie, iść, nie iść, że nie. I wiesz co, tu chodzi o to, żeby nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Jeżeli coś się fajnego wydarzyło, co będzie jakimś cholernym punktem odniesienia, to po co to psuć na przykład? No bo nie wiem, czy nam się taka druga, tak fantastyczna rozmowa uda. A teraz cokolwiek właśnie udawać i kombinować, żeby było fajnie, to też jest kompletnie bez ale sensu. Ja powiem, dobra, ale jestem. Jesteś. Ja się cieszę, że jesteś. Ja się właśnie bardzo cieszę, że stwierdziłeś, że jednak postarasz się wykąpać dwa razy w tej samej wodzie z niskich. No właśnie.
przynajmniej widzimy się w innym miejscu, więc wiesz. Zgadza się. Tak, jeszcze byłem na starych twoich śmieciach. Jeszcze byłeś na starych śmieciach, teraz jesteś na tych śmieciach, a jak już ci wspominałem, te śmieci też się pewnie zmienią za jakiś czas i będą kolejne graty. Ale nie, tak zupełnie serio, to ja się cieszę przede wszystkim dlatego, bo ty to powiedziałeś takie zdanie, zanim ja obejrzałem serial Informacja Zwrotna, który od 15 listopada, nie wiem, czy ty wiesz w ogóle, ty znasz datę. Ja znam datę. My to nagrywamy w październiku, ja znam datę, wy to widzicie, kiedy już wiadomo. 15 listopada. Słuchajcie, on wie wszystko. Ja 15 listopada i podobno jeszcze widział ten serial w całości. Od początku do końca. No to stary, masz takie wtyki, że to jest... No właśnie, bo ty nie widziałeś jeszcze... Ja nie widziałem serialu, no. Znaczy finalnej ale wersji. Ale wiesz, jakie papiery za to muszę tam podpisywać, żeby to obejrzeć? Mm-hmm. Jakie glejty? Nie no, są glejty na to. Nerka, Netflix. Czy mieszkanie? Czy... Nie no, Netflix wysyła taki glejt tamten, jak chcesz obejrzeć. No nie ma to... Ja parę razy mojej żonie mówiłem, jak sobie siedzieliśmy razem. Ja mówię, kochanie, jakby ja ci pozwalam razem ze mną oglądać ten serial w wersji, na którą ja podpisałem kwit. Ale jeżeli powiesz komu cokolwiek, zaspoilerujesz... No, to idziemy z torbami po prostu. Poważna sprawa. Ale jak ja oglądałem ten serial, to zobaczyłem taką rozmowę, której udzieliłeś tam parę miesięcy temu pani Domagalik. I wtedy powiedziałeś, że już byłeś po zdjęciach wtedy. Mm-hmm. I powiedziałeś, że dla ciebie rola w tym serialu Marcina Kani, no to jest... To była przewózka gruba. I teraz uwaga, jako widz, który widział prawdopodobnie finalną wersję, znowu podkreślę, mówię to z perspektywy jednak końcówki października, więc może tam się jeszcze coś pozmieniało, ale to detale raczej. To widać, że to musiał być dla ciebie jako aktora ciągnącego ten wózek i żeby była jasność takiego, który uciągnął zdecydowanie pod tytułem Informacja Zwrotna, tematu ciężkiego, bo i książka, którą czytałem, i tematy właściwie, które są tam podjęte, nie są wagi lekkiej, no to jakby zrobiłeś to koncertowo moim zdaniem. Wiesz co, nie wiem, co mam ci na takie diktum odpowiedzieć. Ja widziałem jakąś taką wersję roboczą, którą mi pokazał reżyser Leszek Dawid. Tam jeszcze bez muzyki, bez jeszcze finalnego montażu. Nie wiem, jak wygląda finałowy, ostatni odcinek. I wiesz co, mogę tylko powiedzieć, co chyba tak jest na plus tego serialu, że... Wiesz, jak aktor ogląda po raz pierwszy siebie na ekranie. Generalnie, wiesz, czy to jest film, czy serial, siada tam na jakiejś projekcji zamkniętej i wiesz, i nie ogląda historii, nie ogląda filmu. Ogląda siebie. Tak, siebie. No dlaczego reżyser wziął ten najgorszy dubel, stary? No, przecież tam był ten pierwszy, pamiętam, pierwszy, drugi był najlepszy, no. A on wziął ten najgorszy, ostatni. Albo dlaczego wyciął najlepszą scenę w filmie? Dlaczego ją skrócił? Cały czas, jak gdyby patrzysz tylko niestety, no i wyłącznie na siebie, to jak zagrałeś, dlaczego reżyser i montażysta tak ci spartolili robotę. To do jedynki może takie zarzuty tutaj. I w ogóle nie zwracasz uwagi, wiesz, na całą historię. Po prostu nie jesteś widzem, tylko po prostu oceniasz swoją pracę przede wszystkim. No ale tak jest, za pierwszym razem praktycznie zawsze. I uwaga, i powiem ci, że usiedliśmy z Leszkiem w miejscu, gdzie to było montowane, w sali projekcyjnej i obejrzałem cały serial od początku do końca. A czyli przynajmniej widziałeś na dużym ekranie. Na dużym ekranie obejrzeliśmy i powiem ci, pierwszy raz mi się chyba zdarzyło, że przestałem patrzeć na siebie, tylko... Wszedłem w tę historię. Jak gdyby emocjonalnie podążałem oczywiście za Marcinem Kanią, ale również za pozostałymi bohaterami. Kibicowałem im i w ogóle nie zwracałem uwagi na to, które to są duble moje wzięte, dlaczego wypadły takie, a nie inne sceny, które ja bardzo lubiłem. Wiesz, no jest taka scena, nie wiem, czy ja teraz mogę to powiedzieć, ale w książce była piękna scena, jak Marcin Kania kupuje kwiaty i wraca oczywiście narąbany, jak
Messerschmitt, żeby tam przeprosić żonę, w ogóle kupuje całą kwiaciarnię, potem niby dzwoni na policję, żeby oni wkładają te samochody, do, te kwiaty do samochodu i on dzwoni, chyba okradli kwiaciarnię. I to była strasznie śmieszna scena, fajna, która dawała trochę też powietrza temu bohaterowi. Oczywiście zasypia w tej taksówce, tak jest w książce, tego w serialu już nie ma niestety, mimo tego, że nakręciliśmy te sceny, tak, i ich nie ma po prostu. No i rozmawiam z kolegą Żulczykiem i on mnie pyta, ty dlaczego nie ma sceny z kwiatami? Ja kurde nie wiem, dlaczego nie ma, to zapytaj się reżysera. Ale też to pamiętam z książki faktycznie, bo to była taka, no, to była zapamiętywalna sekwencja w książce. I Kania budzi się pod domem, o, skąd ty kwiatów, i no, idzie do domu, w ogóle zapomniał o tym, że wykupił całą kwiaciarnię. Ale mówię tylko o tym, że oglądałem tę historię i nie brakowało mi tej sceny. A jak taka jest zasada. A jak nie ma, a jak ci czegoś nie brakuje i podążasz za historią, to znaczy, że ta scena nie była potrzebna. Yes. Była zbędna i trzeba było, mimo że była fajnym ozdobnikiem, ale jak scena jest niepotrzebna, no to trzeba ją na stole montażowym usunąć i ja nie miałem jak gdyby z tym żadnego problemu. I tak jak mówię, no obejrzałem te 5 odcinków jednym ciągiem i wszedłem. Wszedłem w ten świat nie jako aktor, który gra Marcina Kanię, tylko po prostu jako widz. Także jestem bardzo ciekawy, wiesz, finalnej wersji. No moim zdaniem recepcja będzie dobra. Znaczy to mnie się oglądało ten serial dobrze, pomimo iż znałem zakończenie, pomimo iż znałem te historie, choć książkę czytałem też parę lat temu, kiedy ona wyszła. Wtedy też Kuba Żulczyk u mnie był, ale on od tego czasu kolejną książkę napisał, którą właśnie czytam. Za chwilę będzie, więc to się dawno wszystko... temu w Warszawie? Tak, tak jestem dosłownie teraz w trakcie lektury. A bardziej informacja zwrotna? Co cię wzięło? Czy bardziej kręcicie... Jestem na setnej, 150 może stronie, więc... Mm-hmm. A te, dawno temu w Warszawie ma 800? Przynajmniej ten PDF, który czytam. Więc jeszcze potrzebuję chwilę, żeby... To nie jest żaden spoiler też. To jest kontynuacja Ślepnąc od świateł. To wiem. Luźna. Ja nie miałem chyba... jeszcze czasu, żeby się zabrać za tę ostatnią powieść, Jakuba. No. Poczekam na daję dużą wiarę tej książce, natomiast wiem, że to nie jest łatwy orzech do zgryzienia, bo jednak Ślepnąc od świateł ludzie bardzo polubili. Serial, raz, książkę, dwa. No to jest też tak... Nie ma tego ciężaru gatunkowego, który ma informacja zwrotna, no bo informacja zwrotna to jest generalnie wpierdol od góry do dołu, nie? W sensie od początku książki i serialu do końca to jest raczej, no, mało tam jest akcentów komediowych. A Ślepnąc od świateł, no to tam, wiesz, warszawka, życie, imprezki, bez tych kaców. Kaców. No, więc tutaj wydaje mi się, że to trochę inny ciężar gatunkowy. Też wydaje mi się, że Kuba Żulczyk z perspektywy czasu, ja mam wrażenie, że w tej książce, no ale nie wiem, bo jej jeszcze nie przeczytałem, on będzie chciał tego takiego ciężaru gatunkowego z informacji zwrotnej właśnie przenieść, tej drugiej strony. Drugiej strony świata. Ja jestem bardzo ciekawy tego dawno temu w Warszawie, ponieważ nie wiem, mam takie wrażenie, wiesz, ja przeczytałem tą informację zwrotną jednym tchem i to jest po prostu dobra literatura. Tak. Moim zdaniem to jest jego najlepsza książka, najlepsza powieść. Moim. I wiesz co, i cieszę się bardzo, że Kuba Żulczyk w końcu został dostrzeżony przez krytyków literackich i nagrodzony, bo tak się, wiesz, mówiło Żulczyk, a to jest ten taki, no... Te dresiarskie, młode dresiarskie powieści, to tak się nie należy. A w końcu Onet zauważył go, dostał nagrodę Olśnień za literaturę piękną, czyli w końcu wlazł na te artystyczne salony i ktoś docenił po prostu jego pisanie. Strasznie się z tego cieszę. No i tym bardziej jestem ciekawy, jak wygląda jego ostatnia powieść. Ja myślę, że on jest zadowolony. Tak zerkam czasem do internetu jeszcze trochę o tej książce wspominając nowej, bo widzę, że co prawda, jak to Kuba, pozdrawiam bardzo serdecznie, za chyba tydzień czy dwa się widzimy, wdaje się w utarczki słowne czasem z krytykami, bo on tak lubi czas. Niepotrzebnie. Czy ty w ogóle masz konto w jakimkolwiek ten, Facebooku, Twitterze innym? Takie, wiesz, nawet ukryte? Wiesz co, ja mam konto na Facebooku. A, masz konto na Facebooku. Ale na...
na to konto wrzucam swojego trzeciego synka, okay. Czyli Bazylego, Jacka Russella Terriera. Na punkcie... Jezus, masz Jacka Russella? Tak jest. Jesteś odważnym człowiekiem. Słuchaj, to jest hippis, długowłosy hippis spod warszawskiej wsi. To są ciężkie psy. A ja kompletnie zwariowałem na jego punkcie. Nie, ale ogarniam jego energię. Tak? Okay. Ale to, że wiesz, jak idziemy na spacer, to tak wygląda mniej więcej nasz spacer po lesie, że on mnie ciągnie. Przestał słuchać jakichkolwiek komend, a byliśmy w psim przedszkolu. Wiesz, jak mówią. No. Jaki pan? Może tak być, ale wiesz co, dajemy mu dużo po prostu wolności. A bezstresowe wychowanie, rozumiem. Dokładnie. Dobrze, tak. Okay. I jak... Chyba, że to twoja żona go wychowuje bardziej, ja nie wiem. Jak to... Wiesz co, chyba jednak to ja jestem jego głównym opiekunem, okay. I mnie tak chyba najbardziej słucha, ale pamiętam, jak byliśmy w psim przedszkolu, to jest tak inteligentna bestia, tak. Że słuchaj, wiesz, zasadą tam raz w tygodniu zajęcia, wiesz, zasadą było to, że te ćwiczenia, które robiliśmy na zajęciach, trzeba było robić codziennie, po to, żeby on to zapamiętał. Oczywiście. I potem, żeby po tygodniu zaprezentował, jak pięknie, wiesz, do nogi podchodzi, jak idzie tam, aportuje, czy tam reaguje na komendy. I rozumiem, że to było w wieku 3-5 miesięcy, 6 miesięcy? Sej, przed roczkiem, nie? Bazyli pojawił się u nas mniej więcej rok i 4 miesiące temu. Mm. No bo chyba wtedy ma sens chodzenie do przedszkola, tak, sens, póki on jeszcze się nie... A miał chyba niespełna miesiąc, także był małym takim, wiesz, szczeniaczkiem. I teraz sytuacja, myśmy grali wtedy, to był lipiec 2022. Mhm. Sobie wracamy z załogą, z zespołem Doktor Misio z Jarocina. Mhm. Troszkę podmęczeni, bo koncert się bardzo udał. I wiesz, zajeżdżamy busem zespołowym na podjazd pod dom. No i tak wysiadamy, ja tak patrzę. To sobie cała rodzina nagle czeka na nas, na mnie. Wiesz, synkowie, Agnieszka, tam ktoś jeszcze. I tak, wie, co się dzieje? Patrzę, mówię, nie, o nie, o nie. I widzę, Agnieszka ma na rączkach pieska. I to jest, słuchaj, nasz pierwszy psiak w życiu, pierwsze zwierzę, rozumiesz? No i to jest w ogóle totalne szaleństwo, wiesz? Czyli to była niespodzianka. Niespodzianka. I Agnieszka bała się, że po prostu dostanę szału. Bo ale poczekaj, czy ty byłeś przeciwny psom? Wiesz co? Czyli ty byłeś dokładnie jak z tych memów. Stary nie chce psa. Dokładnie. Stary i pies tak, po tygodniu. Muszę się przyznać, sypię głowę popiołem. Mówię, nie, żadnego psa. Nie, sorry, po prostu, wiesz, koncerty, nie plany czasu zdjęciowe, no wiesz, no. Kto to będzie wychodził, jak będzie padało? Kto weźmie odpowiedzialność za to, że będzie się nim opiekował, rozumiesz? No i w ogóle nie ma takiej opcji, ale stary, jak się pojawił w domu, no to kompletne szaleństwo. No i pełne, wiesz, wzajemne uzależnienie od siebie. Czyli musieli to zrobić, jak się nie było. Tak, Agnieszka to planowała oczywiście od długiego czasu i pojawił się Bazyli i wiesz co, i zmienił nasze życie. Zmienił nasze życie, nie wiem, pewnie opowiadałem o tym, zresztą wszystko, co chyba tutaj będę dzisiaj nie, opowiadał, nie, chyba, to już chyba było. Nie było psa. Poprawiaj mnie. Chyba nie. Ale Bazyli, a to jeszcze później powiem ci, skąd się wzięło jego imię, bo Agnieszka tam Izydor, nie Izydor, no. A to dygresja goni dygresję. Skąd Bazyli? Bazyli to jest takie magiczne imię, wręcz słowo, które połączyło mnie i Agnieszkę. No, czyli wiesz, początek lat 90. we Wrocławiu, pracowaliśmy razem w radio, przy ulicy Powstańców Śląskich, no i takie jesienne spacery z Agnieszką i takie pierwsze tam rzucanie się liśćmi, takie wiesz, przewracanki na kopy liści tam. Ile mieliście lat wtedy? Wiesz, byliśmy już starymi, zakochaliśmy się w sobie, no i mieliśmy tam, wiesz, no dużo, dużo lat. Okej. Okay. Ale... Próbuję zrozumieć, jaką metaforą jest tam rzucanie się na stertę liści. No dobrze, niech będzie. Nie, takie popychanie, no i potem no przewracasz się, no, tak robią na dziewczynę i tak dalej. Ośmiolatkowie i 28-latkowie, no. Mniej więcej tak. I pamiętam po tym parku południowym, po tych jesiennych liściach, siedzieliśmy sobie na ławeczce i połączył nas tak naprawdę miód pitny Bazyli.
I wtedy to się po prostu wszystko wydarzyło. To się zajebiście łączy z informacją zwrotną swoją drogą. Tak. Miód, ja muszę sprawdzić, czego jeszcze robią. Nie robią, ponieważ nie ja robią. To sprawdzałem. A, tak. Po paru latach chciałem Agnieszce tam jakąś, nie wiem, rocznicę czy urodziny sprezentować. Już go nie produkują. Dzwoniłem nawet do fabryki, gdzie znalazłem producenta. No to jak już nie robią, nie sprzedają, to sam wydrukowałem etykietkę bazylii tam nalepiłem na jakiś inny miód pitny i taki był prezent. I potem jeszcze to imię też było bardzo magiczne wręcz, bo tak nazwaliśmy nasz pierwszy samochód, może drugi. Mieliśmy takiego czerwonego garbusa z szyberdachem. Okay. I on miał na imię bazylii. Garbusy miały szyberdachy? Był taki model. Udało się po prostu znaleźć na giełdzie we Wrocławiu. No, tylko to było wiadomo, no, stary samochód. Charakterystyczne dla niego było to, że miał zardzewiałe, czyli nadkola. To jest charakterystyczna cecha wielu starych samochodów, ale no niech słuchaj, będzie. Czyli co? A ponieważ ten model miał ten system ogrzewania, że powietrze, które no, było ogrzewane w silniku, krótko mówiąc, do środka samochodu dostawały się spaliny. I stary, myśmy jeździli z Agnieszką do Operetki Warszawskiej na próby. Bardzo ciekawe. No. Tym garbusem. Mhm. I wiesz, i tak ty, co ty tak walisz spalinami? Co się stało? Nie, no mamy garbusa, który po prostu śmierdzi spalinami w środku, ale to był nasz ukochany, absolutnie ukochany samochód. I to był też bazylii. Okay. No i teraz jest nasz trzeci synek. Kończę dygresję. Trzeci synek, który wiesz co, wypełnił bardzo skutecznie i to był kolejny, wiesz, Agnieszki, genialny, fantastyczny pomysł. Wypełnił tę pustkę po tym, jak synkowie, wiesz, wyprowadzili się, poszli na swoje, wiesz, pusty dom, te dwa pokoje, już powtarzam to, no, nie wiem, który raz, dwa pokoje synków ziejące czeluścią, czarną dziurą i bazylii to bardzo pięknie wszystko pozamiatał, rządzi generalnie w domu. A synkowie Kuba i Janek są nawet trochę o niego zazdrośni. Ale jak... Kurczę, miałem go przyprowadzić dzisiaj, no po prostu aż bez sensu. No. Czekaj, Rasela, no nie wiem, to by się nie udało. To nie jest tak, że on by tutaj... To jest bardzo mały pokój. Słuchaj, to jest taki słodziak. Czy wiesz, że on potrafiłby... No jesteś subiektywny, może nie muszę ci całą powiedzieć. Naszą rozmowę, no. Ale... Usiadłby sobie na kolanach, ja bym go tutaj pogłaskał. Jakby mu się znudziło, siadłby sobie przy nogach na ziemi. Oczywiście, jak dostanie wariata, to jest nie do zatrzymania, ale jest, nie wiem, dobrze ułożony, wychowany przez tatusia. Tak, tak. No i mamusię też trochę. Agnieszkę, przepraszam. Że wie, kiedy się trzeba umieć zachować. No. Ale jest, czekaj. Aż nie mam telefonu, ale bym ci pokazał, bo kiedyś... Bierz telefon. A ja to powiem, jak Arka nie ma przy mikrofonie. Czyli innymi słowy, Arek się zamienił w człowieka, który ma zdjęcie swojego psa na ale tapecie. Kiedyś, słuchaj, na tapecie była oczywiście Agnieszka. No wiadomo. Piękne zdjęcie tam, które gdzieś sobie zrobiliśmy z jakiejś takich romantycznej podróży bodajże do Paryża. Jakaś tam wieża, Eiffla oświetlona, Agnieszka uśmiechnięta, szczęśliwa. No i ja zdjęcie jej zrobiłem. No i któregoś dnia na tym zdjęciu, na tej tapecie pojawił się bazylii. Proszę bardzo, to pięknie. Jest... Nie, i to... Ostatnio doszliśmy do wniosku, śpi że... W łóżku? Tak, że to jest po prostu człowiek. Nie, no tak. Zrezygnował. Słuchaj, oczywiście. Nie. Ale przyznaj, że... I on śpi, słuchaj, na plecach. Ale powiedz, że pierwsze kilka dni było takie, że nie śpi, że może... No? Że nie chciałeś, że przez pierwsze kilka dni powiedziałeś, że absolutnie pies nie będzie w żadnym łóżku spał. Ale jasne, że tak. Niesamowite. Behawiorystka, wiesz, bo to nasze pierwsze zwierzę, pierwszy pies, to powiedziała nam, bo chcieliśmy, wiesz, jakieś porady, co mamy w ogóle z tą istotą robić. Behawiorystka powiedziała: klatka kennelowa. Tak. To jest dom dla psa, dobra rzecz. Tak. On tam ma spokój, tam kiedy chce odpocząć, bezpiecznie się czuje. Kiedy chce odpocząć od zgiełku, od was, idzie sobie spokojnie i tam ten, no. Kupiliście czy nie? No pewnie, że tak. Dwa miesiące? Dwa miesiące? Wow. Po dwóch miesiącach ta klatka już nie była używana. No po prostu... To się jakoś stało nie samo. Nie tak i działa, wiesz, współpraca z behawiorystą, muszę ci powiedzieć. Ale pokażę ci, jak on śpi. Między nami oczywiście się wciska między nas i śpi po prostu na boczku. Śpi tak.
No, oczywiście się przytula do jednej albo do drugiej osoby. Jest takim słodziakiem, że nie, no zwariowałem po prostu. Nie, no, co ja w ogóle zwariowałeś. O swoich dzieciach nie sądzę, żebyś mówił z takim przejęciem. Ale też mogę. Nie, ja się domyślam, ale to w ogóle, to po pierwsze to świetnie, bo to oznacza, że w takim razie masz się kim opiekować. Mm-hmm. To chyba dobrze, no nie? Bo to zawsze taka jakaś taka... Dokładnie, to czego najbardziej nam brakowało. Masz kogo rozpieszczać, tak. Ewidentnie. To są, Karoluchy, rytuały, dokładnie. To są te rytuały, że musisz kogoś gdzieś wyprowadzić, zawieść, zająć się, dać jedzenie, dać picie, tu, że dokładnie, masz się kim opiekować, zajmować. A jak pada deszcz, to kto idzie na spacer? Wiesz co, ja chodzę na spacery, mamy, wiesz, bardzo blisko domu Puszczę Chojnowską, przepiękne po prostu lasy i wiesz, idziemy sobie na godzinkę takie, i to jest dla mnie też taki czas, że wiesz, ja wyłączam telefon, cisza, spokój, mogę sobie z Bazylim porozmawiać, zawsze wiesz, jakaś błyskotliwa riposta z jego strony, także naprawdę warto pogadać z kimś inteligentnym, sympatycznym. Ja też gadam do psa. Ale to wiesz, jak jest. To pewnie szybko zauważyłeś, nie? Że jak się zaczyna mieszkać z psem, to o ile wcześniej może tak myślałeś, ja tak myślałem, że naprawdę to trzeba być trochę takim już emerytem, żeby gadać do swojego psa albo kota, no bo to jakby już fiu-fiu, nie? Zaczynasz gadać do zwierzęcia, no uspokój się, gadam do psa swojego normalnie, nie? No oczywiście. Normalnie do niego gadam, on mi odpowiada. Jakby trzymamy się, wszystko jest okej. I wiem, że jak gdyby te rozmowy z Bazylim są niebywale twórcze, ponieważ na tych spacerach wpadały mi do głowy, kurczę, najlepsze pomysły. Absolutnie. Jakieś rozwiązania. Jak siedziałem nad płytą doktora Misio i rozkminiałem, czy tam kwestie tekstów, czy aranżacji i tak dalej, to pomysły takie najbardziej sensowne, które potem oczywiście po spacerze od razu sprawdzałem, przychodziły mi właśnie, kiedy łaziliśmy sobie po lesie. No i tam, wiesz, no wiadomo, że w deszcz nikt nie lubi chodzić, żeby tam moczyć się, czyli te spacery są wtedy krótsze, ale czy jesień, czy zima, wow, no to po prostu, czy wiosna, genialnie, genialnie. Brzmisz jak szczęśliwy człowiek. Wiesz co, myślę, że Agnieszka też zauważyła, bo to jest bardzo mądra osoba. No słuchaj, ktoś nie, musi być w tym związku, no. Tak, że nie jestem w najlepszej takiej formie psychicznej, wiesz, że tak trochę za dużo łapię dołów i że przydałoby się, wiesz, przydałby się jakiś impuls, jakaś, wiesz, osoba, ktoś, kto mnie... No i dokładnie, pojawił się Bazyli, świat się zmienił, życie po prostu okazało się być kolorowe, uśmiechnięte, wspaniałe. No i tyle. I ty wiesz, że ja go zabieram. Zabieram go. I Bazyli po prostu został gwiazdą. No. Aż mnie korci, żeby coś opowiedzieć, ale nie opowiem. I robi różne rzeczy, na przykład na takich spotkaniach jak my. No. Zdarza mu się na przykład, że na przykład jak nie zapała do kogoś sympatią, to obsika? Nasika mu do butów. A są to drogie buty. Idziemy dalej. Ja noszę zwykłe Adidasy. Nie, tobie by nie. Ale obniuchałbym mnie, no bo mam psa. Pewnie, że tak. Wiadomo. Ale Jack Russell, no to mój pies się z... A jakiego ma? Jak ty masz psa? Welsh Corgi. Aha. To są te, które miała królowa Elżbieta, kojarzysz? Okay, takie niskopodwoziowe, rude, takie, wiesz, parówy. On nie słyszy, więc mogę powiedzieć parówy. To głuchy jest? Nie ogląda tego. Natomiast on... Go dobrze nie znasz, stary. Ciebie nie ma w domu, a on tam pach i od razu siedzi. Po pierwsze, on jest... Jak już gadamy o psach, on jest taką gwiazdą. On jest taką gwiazdą, Karolina mi ostatnio powiedziała historię, bo to, że oczywiście wszystkie dziewczyny, panie w wieku każdym na spacerach, o Boże, jaki on słodki i w ogóle to wszystko się, to jest normalne. Ale Karolina ostatnio była z nim u weterynarza. No i bardzo często jak tam, wiesz, po szczepieniu, po czymkolwiek, no to pies dostaje jakiś smaczek, żeby mu ten, prawda, szok igły w dupsko wbite i zniwelować trochę, nie to tam... Ale Karolina mówi, że ostatnio pani była w nim tak zakochana, pani weterynarka, że chyba robiła mu badanie, takie czy inne. I mówi, Boże, jaki wspaniały, ależ cudowny, Jezu, jak super przez to badanie przeszedł, no jako dziecku, nie? I wychodzą z gabinetu i
Co może jeść? No Karolina mówi, że generalnie raczej te takie dziczyznę, bo na to tamto jest uczulony, oczywiście. Dziczyznę? Tak, 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 makarny z dziczyzną. Normalnie. Okay. Tak, tak, tak. Że generalnie, bo tak, bo wołowina ale suchą wieprzo... czy... Nie, suchą. Suchą. Suchą, suchą, ale że generalnie dziczyzna go nie uczula. I ta pani weterynarka mówi, smaczki ze strusia, nie? Ja słyszę, ja wiesz, nie było mnie tam, ja słyszę tą historię, mówię, przepraszam. I on wyszł ponoć z tego gabinetu. Pani weterynarka do pani na recepcji powiedziała, poproszę te smaczki ze strusia. Na, wiesz, tam nakarmiła go tymi smaczkami i powiedziała, proszę to dopisać do mojego rachunku. On dostaje normalnie na koszt weterynarki. No dostał, proszę jak, wie, to jest jak postawienie drinka w barze, wiesz, o no co tak, chodzi, nie? I to drogiego drinka. I ja tak, tak, co tu się dzieje, nie? Więc tak, psy mogą mieć dobrze. Powiem ci tak, psy, to nic, no, nic mądrego, odkrywczego nie powiem, po prostu mądrości a la Paulo Coelho. Psy łączą ludzi, drogi Karolu. Ja nie jestem, wiesz, taką osobą, która jest taka, wiesz, otwarta z ludźmi, tak generalnie, tak może troszkę z dystansem na bakier. Ale odkąd się pojawił Bazylii, dzień dobry, co tam sąsiedzi, o sąsiedzie, a co tam słychać, o co tam z gołębiami, o gołębie, no, co z gołębiami, no, a jak tam pieski ten, słuchaj, niebywałe. Totalnie, tak. Po prostu poznałem, wiesz, chodząc na te wszystkie spacery, mm-hmm. poznałem sąsiadów, którzy są, wiesz, mega mili, połowa z nich mnie jest super, w ogóle nie kojarzy, kim ja tam jestem, po mm-hmm. prostu dzień dobry sąsiedzie, o dobry, dobry, jak zdrowie, o dobrze, dobrze, ale tam ostatnio byłem, o tam, no i wiesz, parę minut rozmowy, wszyscy uśmiechnięci, pies zawsze jest jakimś tematem, który bezpiecznym, który wiesz, łączy ludzi obojętnie, po której stronie stołu siedzą i to jest po prostu super. Ja sobie tak, nie to, żebym chciał zmienić temat, ale nie, żeby mi nie uciekła i na płycie doktora Misio, chory na Polskę. Myślałem, że powiesz o tych butach jednak, ale dobra, niech będzie. Nie, nie, nie. 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 Zasłony milczenia na tą historię rzucę. Mhm. Jak tak sobie, wiesz, zacząłem chodzić półtora roku temu po tych, wiesz, no, po swoich kwadratach, po terenach i z ludźmi rozmawiać, pomyślałem sobie, a wtedy jeszcze żyliśmy w innej Polsce. Jak Karolu. Się uśmiechnął, mówiąc. Mhm. No, zdecydowanie. I tak pomyślałem sobie, jest taka piosenka też na płycie Miliard Nowych Polsk. Wow. To jest... Mam wynotowane, to jest moja ulubiona piosenka z płyty. No, nie żartuję, ostatnia piosenka. To płycie. Jest coś takiego, że to jest moje, moje marzenie. No, okay. Moje marzenie i też taka potrzeba, żeby każdy miał prawo do swojej szczęśliwej, bezpiecznej przystani, do swojej Polski, którą sobie sam stworzę. No, ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi. I to co jakoś próbowałem nazwać, wiesz, jak mamy u nas w domu na lodówce no, sympatycznego, starszego pana w okularkach ze swoim najsłynniejszym cytatem warto być przyzwoity. Pana Bartoszewskiego. No, to sąsiad, jeden czy drugi na swojej lodówce może mieć zupełnie inny obrazek. Niech to będzie jakiś święty, niech to będzie ktoś, pod którym będzie podpis nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. Ja z tym nie mam żadnego problemu i ten ma do tego święte prawo, bo jedno znaczy to samo, co drugie. Po prostu. Czyli dajmy też innym ludziom prawo do stworzenia takiego świata, w którym będą po prostu szczęśliwi. Nie oceniajmy ich i nie mówmy im, jak mają żyć i w co mają wierzyć. I tego samego oczekuję, jak gdyby, no, a propos tamtych czasów. No, oczekiwałem. A myślisz, że będzie lepiej? Bo ja... Tak jednym zdaniem dosłownie, ja oczywiście jestem pełen nadziei i chciałbym bardzo wielu rzeczy nowych, czy wiesz, naprawiać wiele rzeczy, ale mam też dużą dozę obaw dotyczącą tego, że no kurczę, to nie jest tak, że teraz, nie mówię o politykach, mówię o Polakach, że teraz trzeba próbować pogodzić te rodziny, bo to co faktycznie najgorszego, to nie są moje słowa, najgorszego zrobiła poprzednia władza przez ostatnie lata, to, że pokłóciła wewnętrznie rodziny. Nikomu się to nie udało, a im się udało pokłócić wewnętrznie rodziny. I teraz, czy te rodziny, nie, się pokleją z powrotem, to jest moim, nie deficyt budżetowy, kredyty, i, znaczy to wszystko jest ważne, nie, ale to, żeby teraz spróbować przez najbliższe lata jakoś tych ludzi, wiesz, żeby oni nie wkurzali wstecznie, to jest clue.
Dla mnie to jest jakoś, wiesz, proste. Ja też nie chcę o politykach rozmawiać i wiesz, no to Tomek Lipiński nie wierzy politykom, to przyjdzie jedna, druga, trzecia formacja. Chodzi o to, żeby słowo szacunek, no. Zwykły szacunek do tego, kim jesteś i jakie masz wartości. No i tyle na ten temat. I ta taka, wiesz, jakaś no, idea, metafora, która mi gdzieś właśnie przyszła w trakcie tych spacerów z Bazylim do głowy, to jest właśnie taki świat, taka Polska złożona z takich małych właśnie, małych Polsk, takich małych Polsceczek, gdzie wszyscy są po prostu w swoim świecie, są szczęśliwi, ale szanują tego, tę Polskę, która jest za płotem, a która ma inne po prostu wartości, inny światopogląd, wyznanie, jak zwał, tak zwał. To ja się podpisuję absolutnie. Wydaje mi się, że rozumiem tę ścieżkę inspiracji, że spotykałeś ludzi, którzy mają psy, a mogą być z różnych światów. To się pięknie łączy. Tak, bo ja też te historie właśnie ludzi gdzieś spotkanych w parku. To jest fascynujące, jak bardzo szybko można wejść przynajmniej na chwilę w taki kontakt z drugą osobą właśnie przez pretekst posiadania psa i wychodzenia z nim i nagle się okazuje, że wiesz, no mijamy się 1500 raz, a 1500 pierwszy pogadamy chwilę dłużej i nagle się okazuje, o mój Boże, nie? No. Tu historia taka, tu historia inna i ale też to wiesz, są te miliony Polsk. Tak, i wiesz, jakby umiejętność jakby rozmawiania o tych rzeczach, które są fajne, które nas po prostu łączą, aha, a nie wyciąganie od razu karabinu maszynowego i z grubej rury to atakowanie. Tylko w samochodzie, wiesz? To tylko w korku. Atakowanie drugiego. Na dojazdówce do Warszawy. Pamiętam, że miałem taki czas, chodziłem przez jakoś tak, czekaj, półtora roku, to jeszcze przed Bazylim było, żeby nie było, że... Jezu, ty już dzielisz na światy przed i po? Chyba tak. O, nie, chodziłem z gościem na tenisa, troszkę starszym ode mnie i wiedziałem, że on jest jak gdyby totalnie z drugiej strony. Tylko jakoś tak, wiesz, a zagramy, no to zagramy. Tam się gdzieś przecinaliśmy, bo to lekarz. A wiesz, lekarze to są, no, to są osoby, które warto, znacz, których warto mieć numer telefonu w komórce. Nie, bo... Dobrze. Czyli nie dobrze. Ogólna, nazwijmy to. I wiesz, i wiem, że... I wiesz co, i naprawdę słuchałem z ciekawością, jak mi opowiadał o swoich pielgrzymkach, o tym, jak wyruszał, wiesz, do jakichś tam miejsc świętych, jak to jest dla niego po prostu ważne. Słuchałem tego, wiesz, bez cienia ironii, czy... I tak samo opowiadałem mu, wiesz, o tym, jak jeździmy w trasy z doktorem Misio, o rock'n'rollu, o tym, że tu się działo, tutaj jakaś impreza, tutaj ktoś się przesadził. I tak samo nie widziałem w jego oczach, wiesz, żadnego tam potępienia, że o Boże, nie. Tylko po prostu rozmawialiśmy ze sobą z wzajemnym szacunkiem. Już nie będę się powtarzał. Ale no szacunek, można, tak. Ale można, można, naprawdę można. A co robisz, jak spotykasz, o ile spotykasz w realu ludzi, którzy... No, alergicznie odbierają twoją twórczość muzyczną. Albo na przykład, nie wiem, takie filmy jak Claire. Wiesz co, chyba nie... Czy ci się nie zdarza w realu? Wiesz co... Bo real od internetu odróżnia to jednak, że bardzo często ludzie, którzy w internecie potrafią się dosłownie wyżygać na kogoś, to w realu przyjdą i chętnie sobie zrobią zdjęcie i powiedzą, że nie, no to tak, elegancko jednak masz było rację, zrobione. Że nie, ja nie miałem takich sytuacji, żeby ktoś wystąpił jak gdyby na żywo z jakąś taką otwartą krytyką i pojechał po mnie. To, co tam jest w internecie, to nieważne, to zasłonę milczenia na to wrzućmy, ale tak próbuję sobie, wiesz, ale w sytuacjach, kiedy czuję, że ktoś mnie atakuje, bo zrobiłem, bo coś powiedziałem, bo nie wiem, jaka była taka jakaś sytuacja. Krótko mówiąc, ja nie będę nikogo przekonywał, że nie ma racji. Jeżeli tobie się nie podobał film pod tytułem Claire i masz inne spojrzenie na ten, to jest twoje święte prawo. Tylko oczywiście nie neguj faktów, jakim jest pedofilia w kościele katolickim. Natomiast film mógł ci się nie podobać, moja rola też mogła ci się nie podobać. Ja nie będę cię przekonywał do tego, że nie masz racji. Jak ja to moim bardzo często używanym takim sformułowaniem jest, dobra, kochany,
zostańmy przy swoim, spróbujmy umieć pięknie się różnić. I tutaj kropka. I wtedy druga strona mówi, dobra, rozumiem, ty masz inne zdanie, ja mam inne i niech każdy przy tym zdaniu pozostanie. Bardzo, bardzo idealistycznie powiedziałeś, Jezu. Wiesz co, a może się też... Nie, no tak mam po prostu. No. Nie, to dobrze, tak, to absolutnie, ja się podpisuję, tylko to jest po prostu bardzo idealistyczne i chcielibyśmy wszyscy, żeby tak to w gruncie rzeczy wyglądało. Trochę jak z filmami, z serialami, no nie? No bo wiesz, często ludzie piszą, jak już wspomniałem, Kubę Żulczyka, który wydał książkę i która na pewno była cholernie dla niego ważna, to widziałem, że jak no on nie lubi, jak ktoś za mocno skrytykuje i on uzna, że to jest krytyka, być może gdzieś... Nie krytyka, hejt. On, no alergicznie, to ja pogadam z nimi tutaj, jak będzie o tym, że on alergicznie trochę to odbiera, nie? Ale też to rozumiem, nigdy nie napisałem książki, więc nie wiem, jak to jest napisać taką książkę, że wiesz, to twoje trochę takie dziecko jednak, nie? Że wiesz, wyprułeś flaki swe, by opowiedzieć historię i ktoś przychodzi... ktoś będzie je obrażał. I mówi, a co najlepiej, na przykład na portalu da 2/10... Ała. I napiszę, no przeczytałem, ale w sumie to jak splun. Wiesz, ty siedzisz nad czymś 3 lata i ktoś cię podsumowuje jednym zdaniem, albo równoważnikiem zdania, no to jak wiesz, no to jak splunąć, no. Więc... Rozumiem, ale z drugiej strony też trudno odmawiać no, komuś jakby prawa do tego, że nie podoba mu się książka, nie podoba mu się twój dlatego program, Żulczyk powinien Karolu. Dlatego Żulczyk czasem powinien wyłączać internet, a ja komentarzy nie czytam. Aha. No, rozumiem. Przynajmniej się, wiesz, staram. Słuchaj, ale tak na sekundę wracając do informacji zwrotnej, taka myśl mi przeszła przez głowę, prawdopodobnie niezbyt oryginalna, ale jednak Kania, grający tam, czy postać główna właściwie, to też Rockman. Tak, ale były na emeryturze. No i który dużo pieniędzy też na tym roku zarobił. U ciebie chyba tutaj, chyba jakieś milionów tam na koncie z powodu... Parę baniek, tak. Weszło, parę nie? baniek spłynęło z tego jednego przeboju. Słuchaj, do końca się zastanawialiśmy. Kto z państwa czytał książkę, to wie, jaki nosi tytuł. Największy przebój teatru Lalek, bo tak się, dobrze mówię, tak się nazywał zespół. Jak się nazywał przebój ich największy? Nie pamiętam. W książce nazywał się Kocham Cię jak Rosję. No i wiesz, tutaj wybuch wojny, w ogóle masakra. Nie, okay. Nie, musimy zmienić to w scenariuszu. Nie, okay. No gdzie? I wiesz, na szczęście te sceny, gdzie padały te słowa, były jakieś tak pod koniec serialu i cały czas kombinowaliśmy. No, jaki tytuł nosi największy przebój zespołu, który napisał właśnie Marcin Kania. I wiesz co, i zostało Kocham Cię jak Rosję, bo przy tym jak gdyby tej dwuznaczności i tym, co się dzieje, okay. przy tej strasznej wojnie, to po prostu został ten tytuł inaczej jak gdyby w scenach ogrywany. No i tyle. Natomiast tak, ten numer jak gdyby w powieści cały czas hula po radio i to było bardzo dużo pieniążków zarobionych przez Marcina Kanię, który oczywiście tam zainwestował, wiadomo. No, w tę cholerną reprywatyzacyjną aferę. No, kupił parę mieszkań i... No, ale to nie będę spoilerował serialu, a kto z państwa jest bardzo ciekawy i się nie może doczekać, to jeszcze jest książka. Jest książka. Ja uważam, że książka jest warta przeczytania, nawet absolutnie. Jeżeli się serial widziało, bo jednak mimo tych kilku odcinków, więc szerokiego pejzażu całości, to jednak książka też daje kilka aspektów i jest świetnie napisana, to absolutnie. Ale chciałem cię zapytać, bo to też jest rzecz, do której się wraca, czyli aspekt alkoholowy, nie? Mm-hmm. Chlanie w Polsce. No oczywiście chlanie opisywane przez Żulczyka, który jest alkoholikiem niepijącym i o tym opowiada dość otwarcie. I w tej powieści czuć, że on wie, o czym pisze, po prostu. Tak, on chyba nawet powiedział, nie pamiętam, czy on to może w swoim podcaście albo gdzieś, ale majaczy mi takie zdanie, że on o wychodzeniu z picia i o takim, wiesz, piciu wstecznie, zrozumiał, że może to robić, ale chyba dopiero po 8 latach niepicia.
kiedy jemu tyle już upłynęło. O, to ciekawe. Coś, mam nadzieję, że nie przeinaczam tego bardzo. Na pewno do znalezienia. Tak, że on dopiero czuł, że może pisać o tym, jak mu... A, pisać. Pisać, o tym. Pisać, tak, tak. No nie napić się znowu przecież. Ach, nie, bo tak powiedziałeś, że tak, może, tak, że może pić po 8 latach. Nie, 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 napisać, pisać. Nie, 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 nie. To, no, to no, chyba... No. To bym przesadził. Nie, 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 absolutnie. Nie, nie, nie. Że pisać o tym, że w ogóle, wiesz, jakby opisywać te procesy. Jasne. Zaczął rozumieć opisywanie tych procesów i umiał ubierać je w słowa dopiero, kiedy upłynęło wystarczająco dużo czasu. Ty z kolei alkoholowych ról, czy alkoholików odegrałeś kilka wariantów, kilka wariacji. U Smarzowskiego oczywiście to najbardziej znane. I tutaj inaczej. I ja się zastanawiam, czy tobie... Zwłaszcza, że w ciągu... Ja mam w ogóle wrażenie, że w ciągu ostatnich 2-3 lat temat alkoholu w polskiej przestrzeni publicznej jakby pojawił się... Z zupełnie nowej strony. Mhm. Pojawiają się, wiesz, publikacje o tym, jak nasze, wiesz, pokolenia były rozpijane, wstecznie mówię, wiesz, ładnych parę pokoleń, wódą przez panów, jak, wiesz, komuna wyniszczyła naszych dziadków, ojców i jak teraz, wiesz, alkohol wszędobylski i wiesz, małpki, które są sprzedawane w jakichś chorych ilościach, też napędzają naród, nie? I zastanawiam się, czy w jakikolwiek sposób ciebie ten, czy jakby, wiesz, granie tego alkoholika w różnych filmach i w tym serialu coś zmieniło pod tym kontekstem? Czy jakoś inaczej o tym myślisz, inaczej na to patrzysz? Już ci mówię. Znaczy, wiesz co, mam takie wrażenie, że rola Marcina Kani w informacji zwrotnej to na razie... czyli trochę jak gdyby u mnie już wyczerpała ochotę, potrzebę grania takich postaci, bo właściwie chyba już nie mam więcej nic na ten temat do powiedzenia, do zagrania. I było tak, że dostałem bardzo fajną propozycję. Myślę, że będzie z tego naprawdę świetne kino. Nie mogę zdradzić tytułu, bo ten film przed chwilą skończył zdjęcia. Skończyły się zdjęcia do tego filmu, ale była tam do zagrania rola alkoholika, już post factum, a czyli już takiego trzeźwego alkoholika, z jedną tam wpadką i powiem ci, że odmówiłem. Mimo tego, że naprawdę świetny scenariusz, że naprawdę doborowa obsada koleżanek i kolegów, ale pomyślałem sobie, nie. Po prostu Kania jak gdyby dla mnie wyczerpał temat i no i po prostu muszę poczekać na inne propozycje, a takie już na razie mnie nie interesują. Przy czym wiesz co, to jest tak, że ta podróż z Marcinem Kani dla mnie kojarząca się chyba tak najbardziej, bo to chyba z domem złym, krótko mówiąc. Czyli jakby ten rodzaj takiej podróży po krawędzi i tego, jak ja to nazywam, wiesz, szukania, drążenia, szukania w środku i takich w tych bebechach i tego, i to jądro ciemności i po prostu i takie ciągłe kaleczenie się i posypywanie ran solą i pieprzem, żeby cały czas bolało. Znaczy to mnie po prostu wywaliło kompletnie z butów. Jakby praca nad informacją zwrotną. I na szczęście, ponieważ już o tym rozmawialiśmy, na szczęście mam tę swoją kanapkę psychoanalityczną pod nazwą Doktor Misio, do którego natychmiast się udaję, kiedy potrzebuję. A takiego lekarza nie miałem po domu złym, kiedy tam wpadłem w depresję, ale ten strzęp człowieka, kiedy teraz się skończyły rok temu zdjęcia do informacji zwrotnej, kiedy ja po prostu wróciłem, ostatnie dni zdjęciowe były na Chorwacji, kiedy ja wróciłem kompletnie wykończony. Psychicznie przede wszystkim się nie mogłem pozbierać. No to właśnie kanapka u doktora Misio i praca nad płytą było tym, co mnie jakby z tego wyciągnęło i pozwoliło Marcina Kanie zresetować. Oj, z twardego dysku, bo wiesz co, Ten brud, ten szlam, ten po prostu to tak jak żona pięknie zagrana Marcina Kani, żona przez Dominikę Bednarczyk, która mówi: śmierdzisz alkoholem. Ale ja nie piję. Nie, ale śmierdzisz, a ja nie piję.
Rozumiesz, że masz cały czas takie przekonanie, że walisz po prostu alkoholem, walisz gorzałą. I to nie tylko po prostu, wiesz, z ust, tylko po prostu każdym tutaj porem ci ten alkohol paruje. Że jesteś oblepiony jakimś błotem, jakimś śluzem i żaden prysznic, żadna, wiesz, kąpiel tego z ciebie nie zmyje, bo jesteś w tym po prostu... sklejony. O, jesteś po prostu sklejony razem z tym syfem, który sam sobie stworzyłeś, no, zrobiłeś. Ach, no, trudne były to zdjęcia. A propos, nie wiem, czy pamiętasz, ale no, myśmy o tym rozmawiali i z autorem adaptacji i Kacprem Wysockim i z reżyserem Leszkiem Dawidem i z producentem Łukaszem Dzięciowym. Cała trudność, myślę, polegała na tym, jak tego Marcina Kania obronić. Jak po prostu sprawić, żeby widz po prostu szedł za nim, żeby mu kibicował. No, nie żeby go potępiał, że to jest zły człowiek, że krzywdzi wszystkich dookoła. Bo mogłoby się wydawać, i ja też tak miałem takie, wiesz, takie pierwsze wrażenie po lekturze książki, że to jest facet, który niesie na plecach butle z napalmem po prostu i odpala te butle i po prostu wszystko pali dookoła. Oczywiście zaczynając od najbliższych. Oczywiście. Od żony, dzieci, poprzez przyjaciół, wszystkie mosty, po prostu wszystko dookoła jest przez niego spalone i znikąd żadnego ratunku. Natomiast myślę, że gdzieś, mam taką nadzieję, jestem ciekawy twojego zdania, że gdzieś widz pójdzie za tym Marcinem Kanią, nie będzie go jednoznacznie oceniał. Gdzieś znajdzie w nim jakieś dobre cechy, odrobinę chociaż człowieczeństwa i będzie mu kibicował, żeby się udało. W książce jest jednak jedna scena, która, dlatego ja miałem po lekturze książki, jest, nie rozumiem, nienawidzę tego faceta. To jest kiedy, nieważne, powiem i tyle, no. Kiedy on przyznaje się do tego, że wrócił do domu, a już wiadomo, został wyrzucony przez rodzinę i zabił swojego psa. Tak jest w książce. Po to, żeby skrzywdzić, wiesz, dzieci, żeby wszyscy płakali, po ich ukochanym psie zrobił to po pijaku. I wiesz, i na szczęście tej sceny nie ma w scenariuszu, bo wtedy nikt by mu nie, żaden widz by mu nie wybaczył. Zabijesz swojego psa, stary, po prostu w ogóle, wiesz, wyłączasz telewizor, w ogóle koleś cię nie interesuje, bo to jest jakiś, wiesz, perfidny, zboczeniec, morderca. Nie, no w ogóle aż brak słów. Nie ma tego na szczęście w scenariuszu, w adaptacji Kacpra i moje chyba głównie zadanie polegało na tym, żeby gdzieś spróbować tego Marcina Kanię obronić, uczłowieczyć. No tak, to moim zdaniem to jest ujęte ze sprytnej strony w scenariuszu i to się objawia w ostatniej ćwiartce tak naprawdę. Ćwiartce, kurka. Pan powiedział to. W ostatniej małpce może. Może w ostatniej setce. W serialu. Narracyjnie rzecz ujmując. Kiedy jest to opowiedziane w taki sposób, że to po prostu był człowiek naiwny za młodu, nie? Że on się po prostu dał wmanewrować. Kiedy było dobrze, inaczej, że to był trochę człowiek, który żył zasadą, jak jest dobrze, to jest dobrze. I po prostu trochę za bardzo popłynął, a niektórzy mają tak, że jak za bardzo popłynął w pewnym momencie, to już trudno jest to zatrzymać. Tak. I to wszystko, co potem się wydarzyło, oczywiście niektóre rzeczy są nie do obronienia, ale w pewnym sensie są wynikową tych decyzji wcześniejszych. No wiesz, gdyby pisać takie książki, gdyby robić takie scenariusze przy udziale specjalistów od uzależnień, no to myślę, że to jakby ich nauka mówi to dość jasno, nie? Jeżeli wcześniej wypijesz pierwszego browara, wcześniej w życiu wypalisz pierwszego skręta, wcześniej coś wciągniesz w swoim życiu, to jest dużo większa szansa, że po prostu będziesz miał przewalone później. No i to jest tak proste, nie? Jeżeli zrobisz to, jak masz 15 lat, to ryzyko uzależnienia rośnie o x procent i to jest potwierdzone naukowo z każdej możliwej strony. Nie musi tak być, jeżeli zrobisz to później, więc
dlaczego alkohol jest dostępny od 18 roku życia. No, szkoda, że to nie jest respektowane w kraju nad Wisłą, ale to nie jest respektowane chyba w żadnym kraju, tak naprawdę. Ale wiesz, co ci powiem? Trochę na chwilę odchodząc w ogóle od wszystkiego, bo byłem dzisiaj w kinie. Na czym? Byłem dzisiaj w kinie na filmie, który na platformie Netflix również ukaże się, ale nie wiem kiedy, na pokazie przedpremierowym nowego Finchera. O! The Killer z Fassbenderem. I przypomniało mi się to, dlatego że powiedziałeś o zabijaniu psa. Tam też jest taka scena, to nie będzie wielki spoiler, jeżeli chodzi o narrację. W ogóle dobry film. Mm-hmm. Fincher zwykle dowozi, więc tutaj się nie ma co obawiać, ale dobry film jest to. Gdzie właśnie pies... przez człowieka, który zawodowo zajmuje się zabijaniem ludzi, jest oszczędzony i to z premedytacją. I to jest tak fantastyczna sekwencja tego, że wiesz... No i jakby... podejrzewam, że to broni właśnie bohatera, między innymi, który zabija ludzi, i to jest okej. Okay. Nie, no on tam... I to jest okej, okay, jest... ale psa... Nigdy totalnie. W życiu. On ludzi zabija w momencie, kiedy on ma taki zegareczek, którym mu, wiesz, tętno mierzy, nie? I on, wiesz, jak przygotowuje się do tego strzału tam z 300 metrów, to on się przygotowuje i mówi tam narrator, muszę mieć puls poniżej 60, tylko wtedy jestem w stanie, wiesz, strzelić spokojnie. A potem jak szlachtuje kolejnego gościa, ale psa oszczędza, oczywiście to jest, tak, obrona człowieczeństwa. Oj tak, wypisz wymalek. Tak, tak. Więc absolutnie jest to, jest to dobry film. Powiedz proszę, poza Doktorem Misio w tej formie, i ja mam wrażenie, trochę opierając się na tym ostatnim kawałku, czyli Miliard Nowych Polsk, czy mogę wnosić, że będziecie teraz tworzyć trochę bardziej pozytywnie patrzące na świat kawałki? Nie. Okej, dobra. No, tak sobie pomyślałem, bo wiesz, też dlatego chyba ten utwór mi się podoba, bo oczywiście inne są też, niektóre są dobre, inne są bardzo dobre. Ten mi się po prostu podoba, bo on się wybija, nie? Bo on jest inny, bo on nie jest, wiesz, on jest, nie jest negatywnie nacechowany takim oglądem na rzeczywistość. I pomyślałem sobie, kurczę blade, czyżby przez inne szkiełko... Wiesz co, by... Tak się zastanawiam, wiesz. Wiesz co, zadałeś pytanie, czy będzie następna płyta płytą pozytywną, optymistyczną, uśmiechniętą. A może przynajmniej tylko ironiczną? Tylko. Nie wiem. Powiedziałem, że nie, a może raczej nie. Wiesz co, no tak jak ja powtarzam, no dla mnie ten Doktor Misio to jest po prostu moja kanapka psychoanalityczna i biorę tam na warsztat takie tematy, takie rzeczy, takie historie, takie emocje, które mnie tam gdzieś bolą rozpracowuję to po prostu w ten sposób, próbując nazwać, no. Ale wiesz co, no, a zaraza, byłaś moją alfą i omegą, ja zostałem twoją deltą, mieliśmy syna, dałaś mu na imię Omikron. No, znaczy, to jest tekst Krzyśka Wargi, ale wiesz, no jest takich tam parę zabawnych rzeczy na tej płycie, ale to, o czym ten numer, o którym ty wspomniałeś, to taka, nie powiem pozostałość, bo jak gdyby jak pamiętam, były strajki kobiet i poszedłem z Agnieszką w pandemii. Tak, na ten marsz i coś się wtedy we mnie tak, wiesz, no przełamało, jakaś czara goryczy się po prostu przelała, mówię, chyba dość, że a propos tego, co robiła wtedy władza i jak, wiesz, ograniczała naszą wolność i po prostu, a najgorsze to, że wchodziła, wiesz, do mojego domu, do mojej sypialni, mówiła mi, kogo mogę kochać, jak mam to robić, po prostu, nie no, basta. I mówię sobie, a szukałem wtedy pomysłu, jak gdyby takiego jakiegoś konceptualnego, jakiegoś kierunku, o czym będzie następna płyta Doktora Misio po strachu XXI wieku, który podobno przewidział pandemię. Jako największy strach, co nie jest zgodne, to po prostu zbieg okoliczności. To nie... I pomyślałem sobie dokładnie, Jakubik, zrób płytę o Polsce. Jest tyle rzeczy, tematów, które cię bolą, które chcesz wyrzucić z siebie. Będziesz się na tej płycie wadził, kłócił, rozmawiał z Polską i tyle. Cała płyta konceptualna poświęcona jak gdyby temu tematowi. Ryzykowna teza. A ty nie patrzysz przypadkiem na rodaków z góry? Nie osądzasz nas? Panie Jakubik. Zapytał pan Paciorek. Panie Jakubik, tak patrząc sobie gdzieś tam ze swojego domku w lesie, wyprowadzając psa na spacer po mokradłach, idziesz sobie i myślisz,
kurwa, ja to już wymyśliłem, ja wiem jak jest, to może ja tej reszcie tłuszczy powiem. I proszę pana, bardzo proszę. Odpowiedź na to pytanie jak gdyby zabrała mi, znaczy czy ja patrzę z góry, nie, to bardziej tak, że zacząłem pracować jak gdyby nad tekstami, nad pomysłami i tak dalej, po prostu dotarło do mnie, a ja staram się bardzo uciekać od publicystyki, no. Przy całej, wiesz, w piosenkach, w tekstach, no, czy to moich, czy nie wiem, Krzyśka. Przy całej miłości dla Kazika, wiesz, kto dzisiaj pamięta 100 milionów, no, co to znaczy, wiesz, to słuchasz i w ogóle nie wiesz, o co chodzi. I ile to byłoby dzisiaj? Na przykład. Dokładnie. Wiesz, tekst publicystyczny szybko się starzeje i po prostu jest nieznośny już nie do słuchania po tym, jak Był kawałek po wirus SLD. Wyborach. Wirus SLD był taki kawałek. Wirus SLD. Był kawałek. I dotarło do mnie bardzo. Jezus, cookies i pierwszy. Ale powiedziałeś to na głos. Ale przypieprzyłem. Ale bo mi się przypomniało wirus SLD. Dobra, nie było tego. Nie to było. Tego się nie wydnia. Przepraszam. Nie. Pan poseł. Krótko były. Nie. Dostał się? Tak. Dobra. Przodu jedynką. Idźmy dalej. Ty już myślałeś, że się Polska zaczarowała po 15 października? Nie ma takiego. A nie pamiętasz, jak śpiewał ZHN zbliża się? ZHN zbliża się. No proszę cię, no. I dzisiaj gdzie jest? Dobra, zostawmy Pawła Kukiza w spokoju, zwłaszcza, że jest z Opolszczyzny. No, jest moim... Tak, jest naszym ziomalem? Dokładnie tak. Idźmy dalej. Dobrze. Bo... Krótko mówiąc, wiesz co, powstała piosenka Wielkie Żarcie, Chory na Polskę, Miliard Nowych Polsk i nagle dotarło do mnie, że chyba nie mam więcej nic ciekawego do powiedzenia. Oprócz, wiesz, komunałów, którymi nas atakują media, nagłówków. Czyli to są twoje teksty. Słuchaj, tak jak mówię, to są, nie, to czy jest to tekst, nie, Chory na Polskę to jest tekst Wojtka Wojdy. Który bardzo chciał, żeby doktor Misio nagrał jakiegoś covera Farbenlere. Ja tak mówię, Wojtuś, kurczę, ja mam problem z coverami. No, nagraliśmy kiedyś jeden cover Polaków i to wystarczy. I chcemy raczej swoje rzeczy grać. No, ale Wojtek nalegał. No to... To powiedziałem, dobra, Wojtuś, wiem, że macie teraz tam 40-lecie, wydajecie tam jakąś taką płytę okazjonalną, to umówmy się tak, że ja znajdę jakiś twój tekst, ale my sobie do tego po prostu swoją muzę zrobimy i wiesz, zabierzemy ten tekst, twój oczywiście, ale zrobimy go po prostu zupełnie po swojemu. I tak było. Zaczęła się pandemia. Z młodszym synkiem, Jankiem, usiedliśmy w studio domowym, nagraniowym. Ja tam przy klawiszach, jakieś akordy, jakieś harmonie. Janek gra na gitarze. I zrobiliśmy taką demówkę Chorego na Polskę pierwszą. Potem zaniosłem to do kolegi Olafa Deliglasowa i tak powstała piosenka, czy kompozycja, muzyka do piosenki Chory na Polskę. Tylko, że jak gdyby wyczerpały się tematy i teksty i dotarło do mnie, że nie chcę powtarzać tych komunałów, którymi nas karmią media, bo niech się tym zajmą po prostu gazety, internet czy telewizja. A ja chyba po prostu nie mam więcej pomysłów, żeby z tą Polską się dalej wadzić i szukać jakichś nowych tematów. I dotarło do mnie też, że chyba taka płyta po prostu dla słuchacza była po prostu nudna, no, monotematyczna, no, ile można o tej Polsce. No i zaczęły się dalsze poszukiwania tematów i okazało się, że finalnie najwięcej na tej płycie jest piosenek. O miłości oczywiście. Ale też, wiesz co, a propos kanapki psychoanalitycznej. Bardzo mnie ciekawi, że za każdym razem mówisz kanapka. Że to nie jest kanapa, to jest kanapka zawsze psychoanalityczna. No, z takim dystansem. Powiem tak, nie jestem Freudem, takim, ale jakbym był... Z takim być może pozornym dystansem jakby wyrażam się o kanapka, poradach psychologa. Znaczy, ja nie lubię do końca zdrobnień, ale faktycznie wiesz o tym doskonale. Nic się nie zmieniło od naszego spotkania, że nie byłem nigdy na takiej kanapie
psychoanalitycznej. Nigdy ale nie... Ale kanapki jadasz. Ale kanapki i owszem. Natomiast na tej płycie, wiesz, kilka takich rzeczy jest moich bardzo... Nie wiem, czy myśmy, jak myśmy się spotkali, to mówiłem o mamie. Nie, żyła jeszcze. Tak? Chyba jeszcze żyła. I wiesz co, i tam jest taki jeden z moich ulubionych numerów na tej płycie, piosenka Wbrew i Wobec. Był taki moment, kiedy wiesz, no, cały czas jestem gdzieś w jakiejś po prostu żałobie i tak, no, wiesz, to była najważniejsza osoba w moim życiu, no, i której najwięcej, znaczy no, zawdzięczam, dla której chyba być może tak naprawdę wszystko robiłem, żeby zobaczyć w oczach jakąś dumę syna i żeby, wiesz, powiedziała, no, czy mama nie miała problemu z okazywaniem uczuć, ale wiesz, jakaś tam premiera, jakieś kino, czy jakaś płyta, to mama tam, no, synku, no, oj, byłeś o, w TVN-ie, byłeś, Boże, no. O, to było największe szczęście, kiedy byłem w Dzień Dobry TVN. Mama była najbardziej szczęśliwa. A jak kiedyś, wiesz, chyba z uwagi chyba, przyjechali do niej do domu, żeby zrobić wywiad no, o synku, żeby opowiedziała. O mój Boże. No to wiesz, to był po prostu koniec. I to szczęście, które widziałem w jej oczach, było dla mnie, kurczę, najważniejszą rzeczą pod słońcem. No i kiedy jej zabrakło, to zdarzało mi się niestety bardzo często dzwonić do niej, żeby, wiesz, usłyszeć głos nagrany na sekretarce i tak, wiesz, jak sobie zdałem sprawę, że to jest jakieś już chorobliwe, że to jest jakieś dziwne i postanowiłem wykasować ten numer z tak zwanych ulubionych, gdzie mam tam najbliższych. No to tak powstała właśnie piosenka. No, gdy podnoszę telefon i wybieram twój numer, to nagle jakbym dźwigał cały świat i wszystko to, co robię wbrew wszystkim, ale zawsze wobec ciebie, dla ciebie. No i tak dalej, i tak dalej. To, i takich, wiesz, a propos kanapki psychoanalitycznej, to są takie właśnie, wiesz, takie jakieś ślady, czy też jakieś niby wesoła piosenka, w sensie taka popowo, dance'owa pod tytułem Znikam. To też jakiś taki mój z kolei zapis trudniejszego momentu, o którym wspomniałem, dopóki się nie pojawił Bazylii, bo wyprowadzka. Nie, to była taka raczej wyprowadzka chyba. Nie, nie, bo Znikam jest w klipie wyprowadzka, to tak dlatego nawiązałem, pardon. Dobrze, nie, to u mnie właśnie, jak pisałem ten numer, to raczej była taka wprowadzka do swojej nory, wiesz, i takie zamknięcie się pod kołdrą i dajcie mi wszyscy spokój, bo generalnie dookoła panuje mrok, słota, depresja i tak dajcie mi wszyscy spokój. Nie. No i to, no i też próba, wiesz, nazwania tego, oswojenia się z tym, ucieczki od tego, no to też jest właśnie ta piosenka i ten tekst. Natomiast ten klip, który ty oglądałeś, to jest no to jest mój genialny syn. Starszy. Naprawdę? Jakub Jakubik. On reżyserował ten klip. On wpadł na pomysł, żeby akcję tego teledysku przenieść do moich rodzinnych Strzelec Opolskich, bo tam były zdjęcia. Okay. Kuba znał Strzelce oczywiście z moich opowiadań. Oczywiście była wyprawa ojciec, syn, gdzie pokazywałem mu, gdzie mieszkaliśmy na osiedlu PPR, Przyjaźni Polsko-Radzieckiej wtedy, gdzie chodziłem do szkoły jednej, gdzie chodziłem do liceum. No po prostu, no taka, wiesz, wyprawa do rodzinnego miasta i opowiadałem mu też o takiej, o tym, z czym ja jako młody człowiek musiałem się jakoś zmierzyć i do dzisiaj jakoś tak nie potrafię sam się z tym wszystkim pogodzić albo wykonać jakiegoś gestu, zrobić coś konkretnego, czyli pojechać do Niemiec i spotkać się z przyjaciółmi. Bo mówię o tym, i o tym Kuba też zrobił ten klip. Nałożył swój filtr, albo nałożył kontekst opowieści. Jednak obraz ma bardzo konkretną siłę rażenia. No, piosenkę można jednak sobie interpretować. A może tak, a może tak. A tutaj masz historię o tym, jak młody chłopak... Zwłaszcza, że to jest teledysk fabularny. Tak. No. To jest taka krótka fabuła opowiedziana. Tak, po prostu młody facet wyjeżdża, opuszcza rodzinne gniazdo, rodziców, kumpli, szkołę, wyjeżdża, nie wiadomo, do roboty, gdzieś wyjeżdża za granicę.
Ja jak przeczytałem scenariusz synka, mówię, kurczę, stary, no po prostu... Oba, no nie mam nic więcej do dodania. No po prostu gdzieś metaforycznie jak gdyby opisałeś też moją jak gdyby no, taką historię. Bo moja historia ze strzelcami związana wiąże się z tym, że nie wiem, czy ci to opowiadałem o 86 roku, Bundestag. Opolszczyzna. Wtedy Bundestag uchwalił taką ustawę, że wszyscy, którzy urodzili się na ziemiach dawnej Rzeszy Niemieckiej, jak przyjadą do Niemiec, to mają automatyczne obywatelstwo, mają automatyczną naukę darmową języka niemieckiego, mają zasiłek dla bezrobotnych, a wtedy, bo to był rok 86, za zasiłek w Niemczech po prostu można było po prostu potąd żyć. Miałeś mieszkanie komunalne zagwarantowane, dopóki wiesz, nie ogarniesz się tam. Stary, z Opolszczyzny pociągi ludzi wyjeżdżały do Niemiec, tak. No bo ale to trzeba było wiesz, u nas totalna bieda, komuna po prostu rządzi, w ogóle masakra. I w mojej klasie maturalnej, w liceum imienia Broniewskiego, były nas 32 osoby. W maturalnej klasie było 16 osób. Wszyscy wyjechali do Niemiec. A czemu wy nie? Wiesz co, czyli mieliśmy taką czwórkę apokalipsy w klasie moich najbliższych przyjaciół. Znaczy wiesz co, ja byłem tak skonstruowany, mimo tego, że była taka możliwość, bo tam jakaś rodzina, mąż, siostry, mamy, wyjechał niejaki Joachim, co za gość, wyjechał do Niemiec, byliśmy kiedyś z mamą u niego, ale ja nie chciałem z Polski wyjeżdżać, wiesz, jakoś po prostu, no... Nie chcę w duże tony polskości i patriotyzmu uderzać, ale wtedy już miałem takie przekonanie, że tutaj będę mieszkał, choćby nie wiem, co się działo. Pamiętałem, wiesz, Polacy, którzy wyjeżdżali do Niemiec, zdarzało im się, wiesz, no, przyjeżdżać na swoje stare śmieci, wiesz, tam dziesięcioletnimi BMW-kami, Audicami, szpanować. Wow, patrzcie, jakie mam buty, jakie mam ciuchy, jaką mam stary furę. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy no nawet chyba ich tak to nie byli jacyś moi bliscy koledzy, ale widziałem jak na takim parkingu w Strzelcach był hotel Leśna, taki motel Leśna, takie jedyne miejsce, gdzie można było wziąć nocleg. I taki był parking, tam się czasami jakieś tam samochody, tiry zatrzymywały i widziałem Polaków, którzy wyjechali do Niemiec i zaraz przyjechali tą BM-ką, jak otworzyli bagażnik, bonbonsy tak zwane wyciągnęli, cukierki, takie niemieckie cukierki, czekali aż polskie dzieci podbiegną do nich. Rzucali te cukierki w powietrze i sobie robili zdjęcia, jaka jest bieda w Polsce i jacy oni są po prostu zajebiści. Po prostu myślałem, że im nakopię, ale to masakra. No takie mam jakieś, wiesz, niefajne wspomnienia z tym związane. I wiesz co, i była nasza czwórka, z którą ja się bardzo blisko trzymałem, z którą wiesz, kręciliśmy filmy, gdzie tam jakieś zespoły zakładaliśmy. Robiliśmy mnóstwo różnych najpiękniejszych licealnych rzeczy pod słońcem. Nie wszystkie legalne. Oczywiście. I wiesz co, i zdaliśmy wszyscy matury. Każdy z nas pojechał, wiesz, do innego miasta na studia. Kurde! Wszyscy wyjechali do Niemiec. Ale zostałem sam. Co ty gadasz? No. Ale już z różnych względów absolutnie nie oceniam tego. Jeden, wiesz, zaczął studia w Opolu, rodzice wyjechali, przyszantażowali go, bo nie wysyłali mu pieniędzy, bo chcieli, żeby, wiesz, i on nie dał rady, bo nie miał roboty, był sam i w końcu do nich pojechał tam na drugim czy na trzecim roku studiów. No, kolejny koleś, wiesz, mama go, nie będę, bo to są już tam jakieś prywatne rzeczy, jasne. Po prostu... A macie kontakt jakiś? Jakikolwiek? Właśnie nie mamy. I to właśnie
że jestem kretynem, że jak gdyby nie zrobiłem jakiegoś takiego gestu, powinienem, wiesz, wziąć no, Agnieszkę albo synków, albo samemu po prostu wsiąść w samochód i ich po prostu objechać i ciągle możecie przybić. To zrobić. Tak. Ciągle i przybić po prostu zrobić. Piątkę z nimi i zapytać, jak tam życie, no, czy wszystko jest dobrze. No, wiesz, no pamiętając twoją historię, wiesz, tą mieszkaniową i to, jak trudne były początki, no to kurde, wiesz, ja jestem ostatni w kolejce do oceniania, że ktoś wyjechał, nie? Ja się też cieszę, że ja nie musiałem nigdy wyjechać, nie? Nie było takiej sytuacji, ale będąc z Małopolski, no to przecież jak bywam, czy jak pamiętam lata 90, to co było zbawieniem, nie? No to, że masz robotę w Austrii, nie? Wsiadasz w busa w niedzielę wieczorem, czy tam ten, jedziesz, zasuwasz gdzieś tam pod Wiedniem, wracasz na weekend, czy tam co jakiś czas wracasz i przywozisz pieniądze i jakoś możesz sobie poukładać życie, no bo co innego ci zostaje? Rolnictwo. Wiesz, to żeby było jasne i to muszę to nazwać, ja jestem jak gdyby bardzo szczęśliwy, że im się udało, bo to jest najważniejsze. Tak jak słyszałem opowieści, wiesz, od znajomych, świetnie dają sobie radę, wiesz, życie się pięknie im tam poukładało, wszystko się zgadza. A mam też, mówię o tych moich kumplach z czwórki Apokalipsy. Natomiast mam też, wiesz, no, sąsiada, który po prostu nie dał rady w Holandii i niestety no, rzucił ręcznik na drugą stronę i już go nie ma. Po prostu, że są też ludzie, którym się po prostu nie udało, bo są za słabi, bo nie mieli farta. Jak zwał, tak zwał. A propos tej historii mieszkaniowej, którą mi się przypomniało, no dawaj. O której wspomniałeś, jest puenta, stary. No. Jest puenta. Ja tylko wejdę ci w słowo i pamiętaj puentę, bo to nie będziesz opowiadał tej historii drugi raz. No to jest historia, jakby zachęcam do obejrzenia naszej pierwszej rozmowy z Arkiem, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ty jeszcze wykroiłeś po prostu specjalnie tylko tę historię. No, osobno. Żeby, tak, bo myśmy było. Rozmawiali, mam tak nadzieję, było. Że tyle nie będzie to dzisiaj trwało. Myśmy rozmawiali ostatnio dwie i pół godziny i ty chyba wyciąłeś po prostu te 15 minut chyba tylko z tą historią. Ale nie, nie, no ale jest nasza cała rozmowa. Jest. Ale jest też ucięta, tak, to prawda. No i teraz... No bo to jest tak ciekawa historia, no dlatego to zrobiłem, no ona jest po prostu niesamowita. Tak jest. W jednym zdaniu największy prezent, który dostaliśmy od losu, a tak naprawdę od konkretnego człowieka w życiu, kiedy byliśmy w ogromnej potrzebie. I ta historia ma puentę jak gdyby 20 lat później. Mianowicie... czyli miesiąc temu mniej więcej do tego mieszkania. Przy Starym Mieście? Nie, tego w Konstancinie. A, dobra. Tak, bo myśmy zamienili kawalerkę, tą malutką, na duże mieszkanie bez dopłaty w Konstancinie. Krótko mówiąc, a propos karmy, a propos jakiegoś kręgu życia. Krótko mówiąc, wprowadził się do tego mieszkania mój najstarszy syn ze swoją dziewczyną. Tak, i to jest ich miejsce i teraz jesteśmy w takim z Agnieszką super czasie, że tam pomagamy im trochę jakoś się urządzić, że wiesz, no, że są też blisko nas, bo mamy rzut beretem do nich i Agnieszka zrobiła taki mały albumik, znalazła stare zdjęcia Kuby, który jest, wiesz, no jest wielkoludem, 1,90 m, wielkim facetem, ma 26 lat, to stary koń, a ona znalazła zdjęcia małego Kubusia, takiego pięcioletniego, sprzed 20 lat, który wściekł się na nas i założył takie wysokie moje buty, które mu do kolan sięgały i wyprowadzam się. I stoi tak pod drzwiami, koniec, wyprowadzam się. No i wyprowadził się na tym zdjęciu. Agnieszka tam jeszcze parę innych znalazła, żeby zobaczyli, jak wyglądało wtedy nasze mieszkanie, jak to można je ewentualnie urządzić. Oczywiście oni sobie to zrobią po swojemu. No i po 20 latach Kuba wrócił do tego magicznego, dla nas tak ważnego miejsca. I super. I mam wrażenie, że jest tam szczęśliwy. Czy ty jesteś ojcem
który pozwala swoim dzieciom na ich własne życie? Czy jesteś, oczywiście to jest bardzo subiektywne do oceny przez ciebie, ale czy ty pozwalasz im żyć swoim życiem, czy raczej, tak? Tak, tak, oczywiście. Nie czujesz, że jesteś takim kontrol freakiem? Nie, że tam wcisnę, tak, że tam sprawdzam, dzwonię, nie, na dwa telefony. Tak, do jednego i do, no wiadomo, i do drugiego, wiadomo. Nie. Nie, nie, myślę, że nie, że daje im jednak tę przestrzeń, daje im jednak tę wolność. No, powiadałem o Bazylim, no, że nie słucha. Ale to jest Jack Russell, no. No dobrze. To też. Nie, nie, oni, wiesz, swoim życiem ten, a to było pytanie ze strony Kuby. To nie jest tak, że ja go tam, wiesz, ciągnąłem. Nie, nie. Oni, wiesz, zobaczyli, wiesz, jakie są ceny po prostu w Warszawie mieszkań do wynajęcia, załamali ręce i wiesz, pytanie, czy tam jest jakaś szansa. Akurat tak się złożyło, że no i tyle, no i mieszkają sobie tam teraz. Nie, no ceny w Warszawie są eleganckie, co ci chodzi. Zmień pracę, weź kredyt. Jak to było? Nie. Zmień pracę, weź kredyt, no. Wiesz, to na szczęście nie mieszkam w Warszawie, nie znam cen mieszkania w Warszawie, jestem po prostu wieśniakiem, no. Ja od naszej wizy... Spod Żabieńca. Ja od naszego ostatniego spotkania tak ja za to wziąłem kredyt, także jest okej. Gratuluję. No, jest super, nie, no, w ogóle wiesz. Jakbym wiedział, to bym się do ciebie odezwał o to mieszkanie wcześniej, no. Nie pomyślałem w ogóle. Ale dobrze, niech dzieci mają. Kurczę, wiesz co, tak dużo pogadaliśmy, ja mam wrażenie, że bardzo tak ci się oczy świecą opowiadając o muzyce. Ja się zaczynam zastanawiać, czy ty bardziej się przez ten czas poczułeś w ogóle muzykiem, w sensie bardziej, że muzyka zajęła trochę większy kawałek tortu niż aktorstwo? Coś w tym też jest. Chyba trochę mniej grasz. Tak jest, coś w tym jest. Wiesz co, ja od momentu, kiedy skończyliśmy informację zwrotną, a to był jakoś koniec września ubiegłego roku, nie byłem ani dnia na planie filmowym. Wiesz co, były różne propozycje, tylko nie chcę jęczeć, nie chcę, broń Boże, narzekać, no ale czasy są takie, że trudno jest o... Znaczy, krótko mówiąc, wiadomo, portale streamingowe, ludzie przestali chodzić do kina, pandemia i tak dalej, i tak dalej. Ciężko jest teraz zebrać budżet na jakiś mądry, dobry, nieobrażający inteligencji widza, film, krótko ciężko mówiąc. Ciężko jest coś takie obejrzeć. No, o dobrze, niech będzie, ale wiesz co, ja cały czas, wiesz, spokojnie i cierpliwie czekam na jakąś taką propozycję, która... historii, w której ja chciałbym zagrać, chciałbym się, wiesz, zanurzyć, pogrążyć. A ponieważ jestem mistrzem w planowaniu, jakby mistrzem swojego niemieckiego kalendarza, czy opolskiego kalendarza, zaplanowałem sobie, wiesz, pracę nad płytą, o której dzisiaj rozmawiamy. Wiesz, pracę nad kolejnymi scenariuszami tam mojego autorstwa, wiesz, projekty, znaczy krótko mówiąc, bardzo elegancko sobie ten czas zagospodarowałem. Myślę też o powrocie jako reżyser do teatru. No, znaczy po to, żeby mieć po prostu czym głowę zająć, no, żeby mnie tam nie nosiło. A jestem pracoholikiem, więc potrzebuję mieć jak gdyby nad czym pracować i dobra, dzisiaj to, teraz to, dobra, żeby tak sobie to wszystko ogarniać. Ale no... Ale to, co powtarzałem, że telefon nie dzwoni, albo jeżeli dzwoni, to cholera nie ten, na który czekam, no, że tak nie chcę tam grać. Ale tak jesteś też w sytuacji, w której po prostu możesz odpuścić. Tak, tak, po prostu tak, wziąć sobie chwilę wolne i zatęsknić, a ta tęsknota powoli się pojawia i tak trochę, ale bez żadnych pretensji. Nie, no, przebieram nogami, że fajnie byłoby jednak coś zrobić i zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie czas. Ale to opowiadałem pewnie ostatnio, co ja powtarzałem swoim synom, no. Że ten moment, wiesz, wiadomo, że jestem troszkę w innym momencie i jestem już starym dziadem i mogę sobie na to pozwolić, ale to uczucie, kiedy ten telefon nie dzwoni, nie? Miesiąc, drugi, pół roku, rok, i ty po prostu nie wiesz, co się dzieje, to ty zaczynasz dzwonić. Jak ty zaczynasz dzwonić, to jeszcze bardziej nic się nie dzieje, bo jesteś petentem. No, a jak jesteś petentem, tak. Znaczy, że jesteś słaby. No,
Jesteś słaby. Jesteś w podbramkowej sytuacji. No. Ale to poczekaj, czy chcesz mi między wierszami powiedzieć, że Smarzowski nie robi żadnego filmu? Ja wiem, że to tak naokoło trochę, ale... Wiesz co, Wojtek, mam nadzieję, zacznie w końcu zdjęcia w przyszłym roku, ale faktycznie też w jakimś sensie jest ofiarą tego, co się dzieje z kinematografią, że bardzo trudno, złożyć pieniądze. Budżet, pieniądze znaleźć na dobre, niegatunkowe kino, a dwa, krótko mówiąc, była już, na szczęście władza bardzo nie lubiła kolegi Smarzowskiego z wiadomych względów i niestety pewne instytucje jak gdyby działały wbrew. Ja odwołam się do czasów Wojtkowi. Winylowych, oni pewnie jego płyty od tyłu słuchali i tam szatana słyszeli, wiesz? Być może. Tylko wiesz, jak był czas Wołynia, to słuchali akurat i było wszystko fantastycznie. No a jak już się tam, nie wiem, Kler pojawił, to już... Ale to już nie było po drodze. Ale z tego, co wiem, i bardzo trzymam kciuki, Wojtek zacznie coś. Te zdjęcia. Tak. Okej. Okay. A grasz, czy nie? Nie. A, okej. Okay. Nie. No, o, proszę. No, chyba też musi ode mnie odpocząć. Nie, no zrobiliśmy ostatnio kawał dobrego teledysku. Mhm. Załapałeś się na wielkie żarcie. Nasz krzyk rozpaczy. I mamy takie, bo tak rozmawiałem z nim ostatnio o tym, że mamy takie wrażenie, że dołożyliśmy tam przynajmniej parę małych cegiełek. A czy on nie robił Chorego na Polskę? Nie. On robił Wielkie Żarcie. Piotrek Domalewski. Okay. A Wojtek ten, że dołożyliśmy razem z Wojtkiem taką, wiesz, małą cegiełkę, żeby ludzie poszli na wybory, bo naprawdę w tych komentarzach, które się pojawiały, a były oczywiście różne, również te hejtujące, natomiast, wiesz, napisało paręnaście osób, że nie chciałem iść na wybory, zobaczyłem wasz klip, zmieniłem zdanie, dziękuję. Kolejny ktoś, namówiłem 3 osoby po obejrzeniu waszego klipu, które nie chciały iść, że trzeba pójść na wybory. Także tych parę głosów może dołożyliśmy. Taki teledysk miał premierę przed wyborami i taki właśnie nasz z Wojtkiem, myślę, krzyk rozpaczy, ale no... Kto nie widział, bardzo polecam, naprawdę zabawne momentami, zabawne i straszne. Właśnie tak, bo Arek tak mówi, zabawne, to nie jest tak, że się... To nie jest zabawne. Każdy przychodzi i się śmieje, nie, jakby spokojnie. Ale namawiamy z całą pewnością wszystkich państwa, razem z kolegą Smarzowskim, żeby wszyscy panowie w odpowiednim wieku udali się jednak na kolonoskopię. Ale niekoniecznie musi być to przy udziale kilkudziesięciu osób na sali. Na pewno. No, na to się decyduje tylko kolega Jakubik, który, prawda, już pokazał tyle w życiu, że to już, już z górki. Pokazałem dupę w tym teledysku. Gołą dupę pokazałem. O Boże, teraz sobie zdałem sprawę, że dawno dupy nie pokazywałem. Ani w filmie, ani tym bardziej w klipie, bo... No dobra, idźmy dalej. Może po prostu są lepsi do tej roli, daj spokój. Na pewno. Przypomniało mi się, to będzie zupełnie tak boczkiem, a potem przejdę do pytania, bo przypomniało mi się tak a propos pieniędzy, jak powiedziałeś, że jak oglądałem Trzecie Wesele Smarzowskiego. Wesele drugie, ale Wesele są tą kosą, dlatego tak. Bo ja zawsze myślę o tym Wesele 3, bo tam jest kosa, nie? Wmontowana w logo, kojarzysz? Tam jest... to nie jest do końca. To jest z izraelskiego alfabetu literka S, która jest jak gdyby... Wiesz, zawsze o tym myślałem jak o takim sierpie. Nie. Okay. Wiesz, ja nie znam jidysz, ale to jest... Wiesz, nie zawsze to się pojawia tam w materiałach prasowych, czy ten, ponieważ nie ma takich czcionek. Trzeba mieć taki foncik. No. I tylko chyba to się na plakacie tam jeszcze w paru miejscach tak, pojawi. Oczywiście Wesele drugie, ale po prostu ja zawsze jak widzę logo, nieważne, przepraszam, mój błąd oczywiście, to przypomniało mi się a propos pieniędzy, że faktycznie aż się zdziwiłem oglądając ten film, że na początku, to jest w pierwszych 20% tego filmu, to tam przecież jest, i znowu, bez oceniania, trochę to rozumiem i trochę tak branża wygląda i to przejdę do pytania, tam jest przecież placement marki robiącej coś tam do paznokci. Jest. Naprawdę? Jeśli mnie pamięć nie myli. Kurde, widziałem ten film raz, ale teraz chyba mnie nie zawodzi pamięć. Okay. Jest, bo się zaczyna się wesele i pani młoda się szykuje. Mm-hmm. Jest tam w pewnym momencie pani, której ma coś tam gmerać i
Kurde. A powiem ci, że jestem zaskoczony. Ja w ogóle na to. Albo nie chyba nie mylę filmu. Nie zwróciłem. Wydaje mi się, że to był placement i tak sobie pomyślałem. A jeżeli może się mylę, to przepraszam. Moje greckie wesele. Nie. To sobie pomyślałem, że okej, że jeżeli musi być placement, to znaczy, że... No bo wiesz, no placementy w filmach są, no nie? Jakby przeszliśmy już ale do tego... Ale wiesz co, no powiem ci, że aż sam z ciekawością sprawdzę, czyli ale może mylę są, film. Ale czy w kinie Smarzowskiego? No, chyba śmiem wątpić, ale dobra. Kurde. Ty masz tutaj pewne narzędzia, wujek Google. Jest. Tak. Twórcy, tak, bo widzę tą markę. Tak. Czekaj. Sponsorami wydarzenia, bo ja nie mam teraz tej sceny, oczywiście, bo nie mam otwartego filmu, ale jak wszedłem sobie na, wiesz, post tam z października 2021, kiedy było twórcy Wesela Smarzowskiego na premierze w poznańskim Multikinie i wpisałem sobie, że sponsorami wydarzenia są. I tu jest ta marka. Okej. Okay. Marka, to ja powiem, marka nazywa się Semilac. I to są producenci urządzeń do robienia paznokci. Wiesz, tam hybryd akryli. I pamiętam, że widziałem w filmie właśnie takie, wiesz, no ujęcie, no przejeżdżające przez tą maszynkę. Dobra. I pomyślałem sobie, kurczę, no trzeba zbierać pewnie pieniądze tam, gdzie się da, żeby film złożyć. I to przechodzi do pytania pod twoim adresem, no bo przecież ty chyba ciągle starasz się zrobić film, czy filmy nawet, no nie? Wiesz co, siedzę teraz nad takim filmem, też, wiesz co, wiesz, że jestem przesądny i nie chcę za dużo gadać, bo im się więcej gada, rozumiem, to jest większe prawdopodobieństwo, że nic z tego nie wyjdzie. Nie jest to totalnie prawda, ale w porządku. I tak przejdziemy do rozmowy o karmie i ty mi znowu powiesz jakąś historię, wszystko o kant z dupy. Nie, no dobrze, wierzę, w porządku. Nie, jest taka historia, którą wrzuciłem na papier w formie scenariusza. Znalazłem bardzo sensownego producenta. Chcemy jak gdyby w przyszłym roku ruszyć ze zdjęciami, a teraz trwa jak gdyby zbieranie pieniędzy, środków, jak gdyby z różnych źródeł i powiem ci, że... Jakie to są kwoty? Wiesz co? Jaka jest kwota finalna taka, wiesz, teraz na zrobienie filmu? Bo ja wiem, że to zależy od filmu oczywiście, nie? Ale ty potrzebujesz ile? Wiesz co? W grubsza. 6 baniek. 6 milionów. Kameralne kino, wiesz, z niewielką ilością aktorów, gdzie akcja dzieje się głównie w jednym miejscu i to, wow, wiesz, to do stawki ekip technicznych, no, poszły generalnie do góry, wszystko poszło do góry. A jak chcę mieć się komfort tych 30 paru dni zdjęciowych, no to tyle to mniej więcej dzisiaj wygląda. A ile kręciliście informację zwrotną? Ile ty byłeś na planie? Wiesz co, no, jakoś tak od maja do września. No, także nie pamiętam, ile to było dni, ale 80, 70, coś takiego było chyba. To miałeś pierdziel. Tam było tak chyba tak, gęsto, tak, nie? Tak, było, okay. było gęsto. Ale wiesz, no ale tak jak zawsze, chyba był tylko wyjątkiem koncert, o którym opowiadałem w Jarocinie, bo jednak wziąłem sobie wolny absolutnie. Tylko ten czas był poświęcony informacji zwrotnej, bo ja tak, wiesz, nie potrafię, że dobra, dzisiaj będę grał tutaj Marcina Kanie, tutaj jeszcze mam do zagrania jakąś jedną rulkę, tutaj jeszcze koncert, tutaj jeszcze, wiesz, coś ten. Nie, to jednak ja muszę, jak wchodzę do jakiegoś świata, to już trudno mnie z niego wyciągnąć, ale wyjątkiem, ponieważ to mieliśmy klepnięte prawie rok wcześniej, to był właśnie koncert w Jarocinie, gdzie trzeba było zrobić wcześniej próbę z chłopakami i zagrać ten koncert, bo dla mnie Jarocin to najważniejszy, krótko mówiąc, festiwal, na którym się wychowałem. I po tym, jak wróciliśmy do domu, wtedy pojawił się Bazyli, bo od tego no dzisiaj... No tak, to ten Jarocin. To ten Jarocin. I kurde, nie byłem tam nigdy. Na festiwalu w Jarocinie. Nie, no nie. Jakoś jakie miałeś festiwale takie, na które udało ci się dotrzeć? Jesteś woodstockowy? Byłem. No, tak, byłem. No. Ale wydaje mi się, że większość w Polsce festiwali udało mi się zaliczyć. No może poza Techniawką. Nie zaliczyłem Techniawki żadnej. Aha. Ale w klubie Techno byłem. Raz. Nie pamiętam. Było głośno i było późno. Albo może już było wcześnie. Było generalnie mocno. Ale nie, do Jarocina po prostu jakoś nigdy nie dotarłem. Nie wiem czemu w sumie, nie mam pojęcia czemu. I dlatego zawsze jak słyszę Jarocin, to wiesz, oczywiście przede wszystkim otwierają mi się te wszystkie historie stare, jak to ważne było wydarzenie dawniej, kiedy nie można było, a ten Jarocin był taką odskocznią. I zastanawiam się za każdym razem, na ile ten Jarocin dzisiaj jest
też dekompresją, nie? Dla widowni, no bo tym był Jarocin. Tak, nie, dzisiaj to Jarocin ma zupełnie inny wymiar. To jest, ja to też przerabiałem jako po prostu zwykły widz, no bo ja jeździłem tam w latach 85, 6, 7 bodajże a potem wróciłem, kiedy pojawili się moi synkowie i dokładnie zobaczyłem... Ale jako widz jeszcze? Jako widz, tak, okay. Tak, to jeszcze było przed doktorem Misią. Okay. I zobaczyłem takich samych, wiesz, panów koło czterdziestki, którzy przyjeżdżali ze swoimi synkami albo córeczkami. Nawet, wiesz, na barana, w słuchawki dzieci miały na uszach, bo tatusiowie chcieli po prostu pokazać swoim najkochańszym dzieciakom, co jest dla nich najważniejsze, co to jest w ogóle Jarocin, co to znaczy ta cała legenda. I pamiętam, najpierw zabrałem Kubę starszego do Jarocina. Kuba miał nieważne ile lat, ale wtedy było coś takiego, taka inicjacja, ojciec, syn, i wtedy pozwoliłem pierwszy raz wypić Kubie w mojej obecności takie niskoalkoholowe piwo, 1,5-procentowe, jakiś tam Leszek czy coś takiego, i wtedy to była taka inicjacja. A to nie jest tak, że on napił się i powiedział: ojciec, czy mogę takie normalne, bo ja już znam... Pewnie, że tak, pewnie, ale wiesz, robił to zawsze, robił to pewnie... Czyli taką... To jest super słodkie. Zabrałeś syna na festiwal, żeby też między innymi, a jako, że jest to element spajający gdzieś społeczność festiwalową, poczęstować go alkoholem przed osiemnastką? Tak. Między innymi, oczywiście, że tak. Słodkie. Tak. Wtedy po prostu postawiłem mu pierwsze w mojej obecności piwo. No i było w tym coś magicznego. No, 2 lata później, czy 3 lata później powtórzyłem to samo z Jankiem, tyle tylko, że z Kubą mieszkałem w namiocie, a potem, nie wiem, a z Jankiem mieszkaliśmy w samochodzie. W samochodzie gdzieś tam znaleźliśmy, nawet nie wiem, dlaczego nie mieliśmy namiotu, czy coś, ale tę samą zasadę powtórzyłem z młodszym Jankiem. I wiesz co, było super po prostu, no. Ten Jarocin po prostu, ten Jarocin, tak. Takie miejsce, no też, które dla mnie było taką totalną inicjacją, no. Też najróżniejszych sytuacji. A te pierwsze razy, proszę pana, są najważniejsze i najbardziej dobrze, zostają. Dobrze, jak się je pamięta, nie? Pewnie, że tak. Pierwszy raz. Czyli ty mówisz, że pierwsze razy w Jarocinie bywało u ciebie? Tak. Ja powiem prawdziwą anegdotę, która jest niezwiązana z tobą, no bo nie byłem z tobą w Jarocinie, ale związaną z Woodstockiem, czy Polen drogiem teraz, jak tam bywałem parę razy. Tak jak mówię, to jest niezwiązane z tobą. To jest historia a propos niczego. Chadzając tam właśnie po terenie festiwalu, spotkałem ludzi pracujących, jak to się nazywa, pokojowy patrol. Pokojowy patrol. I tam poznałem, wiesz, paru ludzi, którzy mówią, że tam oglądamy cię, i zacząłem z nimi gadać, oni mnie przewieźli w ogóle tymi swoimi kładami, wiesz, super fajnie. O różnych rzeczach gadaliśmy długo. No i w pewnym momencie ich zacząłem pytać, no bo to przecież ogromna impreza, zwłaszcza za czasów, kiedy... Teraz już nie, ale za czasów Kostrzyna to przecież było 5,5 miliona, 600 tysięcy ludzi w ciągu, wiesz, jednego dnia na festiwalu. Więc ja mówię, z czym? Głównie z czym? No bo domyślam się, że albo ktoś za bardzo się napił, albo ktoś sobie coś obtarł, nie wiem, złamał może w tłumie, przecież tam pod sceną bywały dzikie sceny. A oni mówią, no wiesz co... No. Statystycznie rzecz ujmując, najczęściej to trafiają do nas dziewczyny z sytuacjami otarć okolic intymnych. Miłość. Nie zna miłość granic, w namiocie. Ni kordonów, tak. Bez możliwości wskoczenia do łazienki tutaj na szybko. To, a kiedy tak. Miłość jednak... Puści wszystkie hamulce, może być później ból i pokojowy patrol pomaga. I ponoć statystycznie jakby tę masę wielką, pewnie mniej więcej 50/50 płciami podzieloną podzielić, to okazuje się, że nie złamania, nie potłuczenia, nie upojenia alkoholowe, ale po prostu otarcia. Dobre. Takie kontuzje.
No dobrze, Arku, wypuszczam cię, bo obiecałem, że cię o godzinie 18 wypuszczę, ale bardzo pięknie ci dziękuję za to, że byłeś. To jest ogromna przyjemność, zawsze cię gościć. Jak następnym razem za jakiś czas znowu się coś pojawi, wpadnij, znajdziemy parę tematów, pogadamy o jakichś rzeczach, czemu nie? To jest przyjemność. Informacja zwrotna już jest albo zaraz będzie, nie wiem kiedy to publikuję. Płyta Doktor Misio sprytnie 10 listopada wypuszczona. A, premiera. Przed tym, przed świętem. Wiadomo. Myślisz, dobrze, że puszczą na marszu? Myślę, że w całości. Od początku do końca. I chłopaki będą tłumnie śpiewać, że są chorzy. Polskę. Chorzy na Polskę. No. To by było ciekawe. Ale myślę, że przynajmniej mogą spróbować. Życzę powodzenia w nieumiejętnym wychowywaniu psa. No bo to ewidentnie już jakby pan się już przedstawił przed milionami Polaków w tej kwestii, także nie ma co tutaj dyskutować. To była ogromna przyjemność, bardzo dziękuję. Drogi Karolu, bardzo dziękuję za spotkanie. Trzymaj się i do następnego. Do następnego.